Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel. ŻURNALISTA. ROZMOWY BEZ KOMPROMISÓW. Dzisiaj u mnie Konrad Kuźmiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem jeszcze raz zaskoczony że już masz 25 lat, naprawdę. No wszyscy są zaskoczeni, wiesz, że taki młody i, i takie rzeczy robi, no ale... No już tak długo też, bo to mnie najbardziej w tym wszystkim jednak fascynuje. No 25 lat i robisz to naprawdę już kawał czasu i z takimi efektami. Nie było łatwo, tak. No ja zacząłem, jak miałem 13-12 lat, chyba mm -hmm. to było gimnazjum, czasy gimnazjum. Zaczęło się od schroniska, które funkcjonowało u mnie w mieście. Mordownia, umieralnia, warunki tragiczne. i Już wtedy mówię, no coś trzeba chyba z tym zrobić, żeby mm -hmm. coś się polepszyło. No i tak polepszyłem, że zamknęli wolontariat na 5 lat, bo zacząłem publikować to, co się tam działo. No i gdy skończyłem to 18 mm -hmm. lat, mówię, no coś trzeba zacząć działać w tym kierunku żeby przywrócić normalność I rzeczywiście udało się przywrócić normalność, to znaczy do schroniska wrócił wolontariat, zmienił się kierownik, no a później udało się założyć organizację, nie mi samemu, bo jeszcze mm -hmm. jest Krystyna, tak, tak. moja wspaniała Krysia i pomimo tego, że dzieli nas, 30 lat różnicy, ponad, to się dogadujemy e, świetnie, no i założyliśmy DIOS i, i od 6 lat się męczymy, męczymy się, ale z ludźmi się męczymy, z ludźmi, od których odbieramy zwierzęta i to w Stanach. Naprawdę krytycznych niektórzy porównują to, co się dzieje w Polsce naprawdę do jakichś krajów azjatyckich, gdzie na targach można kupić zwierzęta na mięso w klatkach. Mhm. No a w Polsce no, te, te warunki utrzymywania zwierząt i sposób ich traktowania niekiedy daleko nie odbiega od mhm. tego. A to się zaczęło, bo u ciebie dziadek dbał o zwierzęta, zaraz te zwierzęta były chyba u was od zawsze, i dziadek pomagał zwierzakom, to była dla ciebie bardzo ważna osoba, jak to jak to wygląda, no bo. Jeden to jest pokochać zwierzęta, a dwa wejść w taką aktywną pomoc. Mm, wiesz co, dziadek zaczął na pewno dziadek mm -hmm. się angażował w ochronę zwierząt, tylko wiesz, w latach 90., -tych, 80. -tych to była całkiem inna pomoc niż to jest teraz. No i on mnie tym zaraził. Później stał się osobą niepełnosprawną mm -hmm. i w te czasy, pamiętam najbardziej, to były czasy, kiedy oglądaliśmy Animal Planet i tam był program Policja dla Zwierząt. Ja mając 10 czy tam 10 czy, czy 12 lat mówię, kurczę, chciałbym, żeby w Polsce też coś takiego było, bo wtedy jeszcze nie słyszało się w ogóle o działalności Organizacji Ochrony Zwierząt i zawsze marzyłem o tym, żeby coś takiego istniało w Polsce. No i chyba udało mi się spełnić to marzenie, bo trochę tak działamy jak ta policja mm -hmm. dla zwierząt, szczególnie że właśnie w tych krajach e, Ameryki Północnej no to też są organizacje społeczne, to są stowarzyszenia, które mają wiele kompetencji do ratowania zwierząt. E, no i my to trochę przekładamy tutaj mm -hmm. na nasze terytorium polskie, żeby też było tak dobrze. To nie marzyłeś, żeby zostać weterynarzem, bo chyba studiujesz prawo? E, weterynarzem, wiesz co? Mm. Ja się zastanawiałem, co mi pomoże bardziej walczyć o zwierzęta. Czy to jak będę weterynarzem, czy to jak będę prawnikiem? I zdecydowanie w tej rzeczywistości, mm -hmm. w której my się teraz obracamy, lepiej być prawnikiem i mieć. Wiedzę, którą można wykorzystać w praktyce, ponieważ jeżeli chodzi o grunt prawny, bardzo ciężko w Polsce się walczy o zwierzęta, bardzo ciężko rozmawia się z sędziami, z prokuratorami, z policjantami. Do nich to po prostu nie dociera mhm. i cały czas mamy takie przeświadczenie, że zwierzęta to są rzeczy, pomimo, że mamy od 25 lat ustawę o ochronie zwierząt jest tam jak krowie na rowie napisane, że zwierzę nie jest rzeczą. No to jednak traktujemy je cały czas jako, jako mm -hmm. przedmioty i traktujemy je jako cudzą własność. To znaczy właściciel jest jego właścicielem i może robić co z tym zwierzęciem, co chce. Takie mamy podejście państwa na ten moment. Na no, tak nie jest. No mm -hmm. mamy. Przepisy, które jednak chronią te zwierzęta właśnie przed tymi brutalami największymi. To tak trochę na zasadzie jak dziecko. No dziecko jest właścicielem, właścicielem jest rodzic, więc rodzic teoretycznie mógłby robić z dzieckiem wszystko, co chce. No, niektórzy mają takie poglądy, że tak y, powinno być. Na szczęście tak nie jest, i ze zwierzętami też tak nie jest. I my codziennie staramy się hmm. pokazać właśnie, że zwierzęta mają swoje prawa i, i mają prawo do tego, żeby żyć bez bólu, bez cierpienia, no ale niestety do wielu osób to nie dociera. Gdzie są takie kraje, gdzie zwierzęta mają najlepiej, jeżeli chodzi o prawa, warunki i obowiązujące restrykcje? Więc co? Kraje skandynawskie to są kraje, gdzie rzeczywiście e, żeby... Mi... Zwierzę to przywilej przede wszystkim. To nie jest tak, że każdy jeden e, każdy jeden patol, a to naz nazywajmy rzeczy po imieniu, każdy jeden patol może mieć zwierzę, tylko tam rzeczywiście państwo kontroluje to, kto ma zwierzęta, e, jak te zwierzęta są utrzymywane, są wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenia na zwierzęta, to znaczy te zwierzęta mają zagwarantowaną opiekę weterynaryjną. E, no i to są takie ideały. Ideały chyba, do których my w Polsce powoli, powoli dążymy, ale to bardzo długa droga. Ale to jest świetny pomysł. Na... Takie ubezpieczenie to jest ja bardzo... Ja też uważam tak samo. No, my to wiemy z praktyki. My odbieramy zwierzęta. Dlaczego? No dlatego, że najczęściej właściciele ich nie leczą. A jeżeli mielibyśmy obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt, no to problem sam by się rozwiązał trochę. No Zdecydowanie wydaje mi się, że to by zamknęło naprawdę bardzo, bardzo wiele problemów, bo ludzie po prostu też chętniej by po to sięgali. Ale pamiętam, że kiedyś byłem u dziadków, to oni mieli tam takie bardzo małe gospodarstwo, co prawda. To było chyba coś takiego, że weterynarz raz na jakiś tam kwartał, nie, nie wiem jaki czas, ale musiał przyjeżdżać, żeby zbadać te zwierzęta. Raz I, na rok obowiązkowe okay. szczepienie przeciwko wściekliźnie. To taka zabieg profilaktyczny, <laughs> okay. który niewiele, niewiele wnosi w dobrostan tych zwierząt mm -hmm. najczęściej. Eee, no, ale coś takiego funkcjonuje. No, właściciele mają pewne obowiązki i to jest chyba taki jedyny obowiązek, o którym pamiętają: że raz w roku muszą zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie, więc te wszystkie wiejskie burki z łańcuchów nagle są spuszczane nagle są prowadzone gdzieś pod remizę i tam te szczepienia się eee, mm -hmm. odbywają. Eee, no, dla nas to. Hmm, <grym> Powiem ci tak, my odbieramy zwierzęta na przykład tydzień po tym, jak był właśnie taka, mhm. była taka wizytacja lekarza weterynarii na wsi, e, i szczepił te zwierzęta, niby je oglądał, niby je badał, a my odbieramy zwierzęta skrajnie zagłodzone albo z guzami wielkości arbuzów. Mhm. I się pytamy, no to jak ten weterynarz to ten weterynarz ma oczy, czy raczej tych oczu nie ma? No właśnie, bo nawet nie chodziło mi o stramo o to szczepienie, ale to, że ten weterynarz tam był, to znaczy, że teoretycznie powinien to widzieć, a jeżeli to widział, no to nie powinien tego zostawić. Jest co, wiele osób nie chce widzieć, bo jeżeli będzie widział, to, to, to pojawi się kolejny problem, który trzeba rozwiązać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa... Hmm. To są, powiem ci tak, no, na wieś jeździ lekarz, który zajmuje się najczęściej nie tylko tym psem, którego mm -hmm. szczepi za 30 zł raz w roku, ale zajmuje się krowami, całym tam mm -hmm. obrządkiem. Jeżeli on zwróci osobie pozbawionej całkowicie empatii uwagę, że zwierzę jest chore i trzeba je leczyć i trzeba wydać na nie ileś tam pieniędzy i jeszcze zagrozi, że jak tego nie zrobi, to sprawa zostanie gdzieś zgłoszona dalej, no to on traci automatycznie klienta swojego. Więc no niestety tak mhm. wygląda praktyka, że tutaj yy, no niestety często spotykamy się z tym, że właśnie ci lekarze, którzy jeżdżą na mhm. wsi, no kuleje to bardzo. Kule. A jeżeli chodzi o weterynarzy, to jest pewnego rodzaju patologia? To też mnie zastanawiało przygotowując się do tej rozmowy, bo znam patologię polskich schronisk, a zastanawiało mnie, czy istnieje patologia weterynaryjna w Polsce. Hmm. No i weterynarze się trochę na mnie obrażą na pewno, ale z całą stanowczością powiem, że jest patologia lekarzy weterynarii, szczególnie tych, którzy nie chcą się dokształcać mm -hmm. i którzy e, prowadzą swoje, m, swoje lecznice w sposób e, całkowicie archaiczny, e, to znaczy... E, Przychodzą do nich zwierzęta, dla których jest szansa na ratunek. Wystarczy skierować zwierzę do specjalisty, wystarczy wykonać mu podstawowe badania, wystarczy cokolwiek zrobić i to zwierzę można uratować. A najczęściej u takich weterynarzy, właściciele słyszą, że nic się nie da zrobić, niech tak zostanie, niech guzy wielkości, arbuzów zostaną. Jeżeli mamy zwierzęta z połamanymi kręgosłupami, niech sobie tak zostaną, niech sobie tak żyją. Więc to jest problem, że często lekarze, szczególnie starej daty, mhm. nie chcą kierować do specjalistów, starają się, się leczyć tymi metodami, które znają od tam króla ćwieczka, świeczka świeczka i, i te zwierzęta po prostu cierpią i my niekiedy pokazywaliśmy te patologie, jeżeli chodzi właśnie o tych lekarzy weterynarii, no ale później się odbiło to na nas bardzo dużym echem, bo prawie cała Izba Lekarsko-Weterynaryjna nas znienawidziła za to, że krytykujemy działania medyków. Smutne to jest tak naprawdę, jak sobie tak spojrzymy na to uczciwie i chcąc mówić to, że trzeba iść z biegiem czasu, no bo trzeba, to nawet o czym rozmawialiśmy przed rozmową, jeżeli chodzi o te leczenia e, takich sypowych schorzeń psychicznych u zwierząt, no to jeżeli nie idziemy z biegiem czasu, no bo też się rozbijamy, każda branża się rozwija, to i ta wetery, weterynaryjna powinna nadążyć za czasem, bo inaczej zostaniemy po prostu w tyle, a wiele zwierząt mogłoby dzisiaj żyć gdyby po prostu komuś chciało się nad tym gdyby, posiedzieć. ci powiem, problem jest na prowincjach, to na pewno. I przypadek, sprzed paru dni chyba odbieraliśmy psa sparaliżowanego z łańcucha, który trafił gdzieś tam do lekarza weterynarii, Pies po wypadku, który ja zawsze mówię tak, jeżeli do właścicieli, jeżeli pan by był po wypadku, miałby pan paraliż, no to wiadomo, że ma pan z automatu wykonywane chociażby zdjęcie rentgenowskie. To dlaczego pan nie wykonał zdjęcia rentgenowskiego temu psu? No i on mi mówi, że, bo mu weterynarz nie powiedział. No i właśnie mieliśmy psa całego połamanego, który rok już był połamany, i się okazało, że tego psa można było spokojnie uratować zaraz po, po tym zdarzeniu. Można by było to wszystko zoperować. Te kręgosłupy, te miednice. Na no, po roku od tego zdarzenia psa trzeba było poddać eutanazji, bo nie było żadnych możliwości ratunkowych już dla niego. To są e, smutne, bardzo e, smutne rzeczy. To jeszcze przechodząc do schronisk, bo to jest dla mnie fascynujący temat, jeżeli chodzi o schroniska w Polsce, bo większość powinno się wysadzić. E, to w ogóle nawet, chyba nawet nie ma o tym dyskusji. To co ty tam widzisz? Bo to są zazwyczaj małe elementy, które. Chociaż popchnięte do przodu, mogłyby zmienić wszystko. Wiesz co? Schroniska w Polsce to działalność dochodowa bardzo często. To znaczy prowadzą je prywatne osoby, prywatne firmy, prywatne przedsiębiorstwa, które ciągną jak najwięcej kasy z budżetu państwa, żeby utrzymać jak najwięcej zwierząt. I mamy przypadki schronisk, największy w Polsce, największych schronisk w Europie. Gdzie było 3000, 4000 psów w jednym miejscu. Ale dlaczego? Ponieważ gminy, samorządy za każdego psa płaciły stawkę dzienną, więc hmm. tych zwierząt było bardzo dużo. One nigdy nie wychodziły z tego miejsca, nikomu nie zależało, żeby je adoptować, bo za każdego psa jest tam 7 zł czy 10 zł. Pomnożyć to razy 5 tysięcy, pomnożyć razy 30 dni, razy 365 dni, więc robi się z tego niezła suma. Więc problem na pewno jest z prywatnymi schroniskami. Hmm. Drugi problem. Drugi problem to jest w ogóle nadpopulacja zwierząt w Polsce. My mamy za dużo zwierząt, yy, dlatego też jest ogromna bezdomność, nikt ich nie chce adoptować, to jest przepełnienie, przeludnienie. I gdyby te instytucje, które zajmują się kontrolą tych miejsc, rzeczywiście tak mhm. przyglądały się faktycznie tym problemom i by zwracały na nie uwagę, to by się pojawił drugi problem, no ale co z tymi zwierzętami zrobić? Jeżeli mhm. to schronisko jest do niczego, to co dalej? No nie ma lepszych schronisk niewiele w Polsce jest schronisk, które naprawdę spełniają standardy takie, powiedzmy to, nazwijmy to europejskie czy mm -hmm. amerykańskie. Większej stroni w Polsce to są zwykłe mordownie, w których jak zwierzę wejdzie, to już nie wychodzi z niego. Dostaje jakieś ochłapy, najgorsze jedzenie, w którym jest 4% mięsa, które tak naprawdę w ogóle nie jest nie jest wartościowe dla tego zwierzęcia. Lekarza weterynarii widzi raz do roku na szczepieniu. Te zwierzęta nie są diagnozowane, nie są badane. Stan ich psychiki to w ogóle nie będę tego komentował, bo wystarczy pójść do niektórych stron, żeby zobaczyć w jakim stanie psychicznym są te zwierzęta albo są skrajnie wycofane, boją się człowieka, albo zachowują się w sposób skrajnie agresywny. I to jest duży problem. Są schroniska, muszę też powiedzieć, że są schroniska, które są świetne, bo, znaczy, świetne. Jeżeli można tak powiedzieć, że w ogóle schronisko może być świetne, bo schronisko to jak więzienie trochę, tylko że zwierzęta siedzą tam za niewinność. Ale są schroniska, które starają się, żeby ten poziom był jak najwyższy. Ale tam, gdzie nie ma miłości, tam, gdzie nie ma empatii, tam gdzie, yy, tam, gdzie prowadzi się to jako przedsiębiorstwo, no to czy my możemy mówić o dobrostanie zwierząt? No raczej nie. To schroniska dobre prowadzą ludzie, którym zależy na zwierzętach. To, bo tutaj chyba wszystko powinno zacząć się od samej podstawy. Bo jeżeli bylibyśmy edukowani i mówiono nam, że tak, że tutaj pies osiąga ten wiek, no to przychodzi sterylizacja, kastracja. Po prostu, żeby tych psów nie było już więcej. No bo tak samo weryfikacja hodowli. No, jeżeli sobie wejdziesz i chcesz kupić psa, już zakładajmy ten scenariusz wejdziesz i wpiszesz sobie rasę psa, to psów jest masa. I przedział cenowy już powinien nam sugerować coś, że coś tu nie gra, bo jeżeli jeden pies może mieć różnicę w cenie około 5 tysięcy złotych, no to jest właśnie to, że nie kupimy rasowego psa. Y za 300 zł. Mhm. Jeżeli chcemy kupić psa, to musimy na niego wydać kilka tysięcy złotych. Jeżeli kupujemy go za 300, 500 tysiąc albo półtora tysiąca, to znaczy, że to jest pseudo hodowla. to są wady genetyczne, to są zwierzęta, których matki, ojcowie siedzą gdzieś w komórkach, w szopach, w całkowicie obsranych klatkach, które nigdy nie widzą światła dziennego i gdzie jest po prostu permanentna produkcja zwierząt. To nie jest hodowla, to jest masowa produkcja zwierząt pseudorasowych, które później kupujemy sobie do torebki i Jedzimy z nimi po Warszawie i się chwalimy, jak i o to mamy pięknego, wykrzywionego mm. i całego chorego pieska, na którego musimy później wydać kilka tysięcy złotych, żeby go leczyć. No taka jest rzeczywistość. Jeżeli ktoś chce kupować zwierzęta, tylko sprawdzone hodowle i rasowe zwierzę to nie jest tanie zwierzę. Mm -hmm. no, ale zobacz, to są bardzo łatwe rzeczy do wykrycia. No wystarczy wejść na olx a czy na jakąś inną grupkę i masz masę ludzi, którzy sprzedają właśnie psy z pseudo hodowli. I ten proces weryfikacji następuje już bardzo łatwo. To nie jest tak, że ci ludzie gdzieś się chowają po tajnych grupach, i, i tego nie można znaleźć, i tego nie można zweryfikować. Że gdyby cały, już jakby cały Instytut, chodzi mi też o kraj, działał dużo lepiej, to wyeliminowanie tego fragmentu, już pomogłoby po prostu ludziom trochę inaczej patrzeć na zwierzaki. No tak, tylko my się cały czas mierzymy, wiesz z czym? No my się mierzymy z tym, że polskie prawodawstwo nie nadąża po prostu. Polskie prawo, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, jest 100 lat za murzynami. Mówiąc tak bardzo mhm. kolokwialnie, no to jest rolą chyba e, Sejmu Senatu naszego, żeby wykluczyć całkowicie, do zera zaorać pseudo hodowlę, mhm. e, bo nie każdy ma taką świadomość, jak ty, czy ja. E, są ludzie, którzy chcą mieć rasowego pieska i te Tutaj, jak idą, powiesz, po twarożek do sklepu i kupią ten, który jest 2 zł tańszy. I tak samo jest ze zwierzętami, mm -hmm. że kupią pieska, który jest tańszy o 2000 zł no i tutaj powinno ingerować w to państwo, my to, my to cały czas mówimy, były próby przecież, słynna no, nie, piątka nie. dla zwierząt obietnica Jarosława Kaczyńskiego, że każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę zmianę no i co? I ustawa trafiła do kosza i chyba nie mamy dobrych ludzi w parlamencie naszym skoro nie są w stanie zmienić ustawy o ochronie zwierząt, nie są w stanie poprawić losu tych zwierząt, nie są w stanie zerwać łańcuchów, o których rozmawialiśmy przed, przed wejściem na antenę, e, łańcuchów, które są polską, powiedzmy w cudzysłowie, tradycją, e, które są na każdej polskiej prowincji: łańcuchy, rozpadające się budy, brudne gary. To jest mój obraz polskiej prowincji. Mhm. Tak to niestety wygląda. I Węgry, które są bardzo takim krajem obecnie konserwatywnym, mhm. można powiedzieć. Były sobie w stanie poradzić z łańcuchami, to znaczy uwolniły zwierzęta z krótkich łańcuchów. Węgry, gdzie to taki kraj dla nas trochę, mm, trochę za nami, no to my w Polsce no nie mamy się czym chwalić, bo te łańcuchy nadal są. A jak tam to rozwiązano, ten problem? No bo ciężko mi sobie wyobrazić, na przykład, że Is jest pies, ma 8 lat już, od 8 lat jest na tym łańcuchu przy tej budzie. No i okej, okay, i, i nagle on nie ma być. Bo są za to kary najprawdopodobniej. Bardzo wysokie. No właśnie, i teraz wszyscy wybudowali kojce, no bo zastanawia mnie, jak to zostało zrobione, że ludzie faktycznie. Więc to tam był bardzo długi okres przejściowy, to znaczy właściciele mieli bodajże kilka lat na to, żeby mhm. dostosować się do nowych wymogów, bo my też nie mówimy, że z dnia na dzień, no że właśnie, dzisiaj stuk puk i marszałek Sejmu stuknie w podłogę i na drugi dzień mamy zmianę o 180 stopni, i nagle spuszczamy wszystkie psów z łańcuchów w Polsce. Nie, nie, no to musi być pewien okres, żebyśmy dali czas właścicielom, ale ty chyba zahaczasz, tak mi się wydaje, o to, że właściciel musi, musi coś zrobić. No właśnie. No musi coś zrobić, bo zwierzę powinno być przywilejem, nie ma obowiązku posiadania zwierząt, i zwierzę to wydatek, i każdy powinien sobie to uświadomić. To znaczy, że nie bierzemy, nie bierzemy sobie zwierząt po to, żeby je mieć. I, I tylko tyle, i na mhm. tym nasz, nasza opieka się kończy, no tylko jednak musimy zaangażować środki, czas, finanse, żeby temu zwierzęciu stworzyć odpowiednie warunki. I my to zawsze powtarzamy. W Polsce nie ma obowiązku posiadania zwierząt, zwierzęta powinny być przywilejem. To znaczy, mhm. zwierząt nie powinny posiadać osoby ze skrajnej patologii, osoby, które nie są w stanie. Zadbać o siebie, a co dopiero o drugą istotę, mhm. bo najczęściej od takich osób my odbieramy zwierzęta. Od osób, które pozostają od 18 roku życia na utrzymaniu państwa, e, nie radzą sobie z tym, żeby wyjść na prosto, mhm. a jeszcze nabiorą sobie kilka zwierząt, nad którymi w ogóle nie mają kontroli, nie, nie panują nad nimi, nie panują nad tym, żeby zapewnić im jakikolwiek dobrostan. Mhm. No tak nie powinno być. No nie, nie powinno, a szczególnie że zwierzę już tam, abstrahując od psa. To jest bardzo droga, nie chcę żrzeć, ale to jest naprawdę bardzo droga zabawa, żeby mieć zwierzę w domu, bo jednak weterynarz to jest duży wydatek. To, to niewątpliwie jednak weterynarze potrafią się cenić i znają swoją wartość i znają to, że żaden człowiek raczej, jak przyjdzie z chorym psem, kotem czy czymkolwiek innym królikiem, to nie będzie na tym oszczędzał, no bo będzie chciał, żeby ten, jeżeli już przyszedł, to i tak przecież będzie chciał zrobić wszystko, żeby jego zwierzę było zdrowe. Tak mi się wydaje, że już trafia do tego weterynarza. Tak, tylko my w Polsce mamy dwie grupy, że tak powiem, społeczne. To mm -hmm. znaczy, jedna grupa to jest taka, która w ogóle nie reaguje na choroby zwierząt, a druga to jest taka, która idzie i wydaje setki, tysiące złotych na swoje mm -hmm. zwierzęta, podczas gdy na przykład w Anglii jest tylko jedna grupa właścicieli zwierząt, to znaczy, ten, kto chce mieć zwierzę, wie, że to będzie ogromny wydatek na koszty leczenia tych zwierząt. Mm -hmm. Więc my jeszcze nie mamy takiej świadomość. No, część naszego społeczeństwa mhm. nie ma świadomości, że w ogóle trzeba leczyć zwierzęta. Wydaje mi się, że świadomość, świadomość musi być, no bo to, to co powiedziałeś, to jest bardzo dobry przykład z tym rentgenem, no bo jeżeli wiesz, że ty jesteś chory i idziesz do lekarza, no to jeżeli widzisz, że zwierzę jest chore, bo też czasami jest problem, ja mam taki w domu, że u mnie mój pies bawił się świetnie, a gorączkę miał z kosmosu. A ja nawet nie miałem o tym pojęcia, ale byłem akurat na kontroli z Jorkami i mówię, a to wezmę jeszcze lastera. A pani do niego mówi, proszę pana, on ma ponad 40 stopni gorączki a się okazało, że zjadł tą obrożę na kleszcze, czy coś mhm. tam i on ja mówił, wow. Ale ty mówisz o takich, wiesz co, ja takich wiem, zaniedbań ty... nie dotykam, to znaczy, to co są ja takie wiem, sprawy, znaczy, czy ja wiem, czy hardkorowo, dla mnie to jest codzienność, no, my mamy e, sytuacje, gdzie zwierzęta są bez oczu, z wydłubanymi gałkami ocznymi, bez kończyn, z guzami e, olbrzymimi, które, z których leje się ropa mhm. i krew, e, z, mamy larwy, much, które oblegają te zwierzęta i i my wtedy się pytamy, właścicieli, proszę pani, czy pani, będąc w takim stanie, poszłaby do, le, do lekarza? No tak poszłabym. To dlaczego pani nie poszła z tym zwierzęciem? No i wtedy pojawia się yy, nie wiem. No to, bo to jest. To, to, no jest i to, strefa, to nie jest świadomość. No czyli, czyli, czyli ci czy ludzie jest. nie mają świadomości, że trzeba chodzić, e, że trzeba leczyć zwierzęta. No nie ma tej świadomości. A nie, myśla... że nie ma świadomości, że mm -hmm. zwierzęta tak samo cierpią jak my. Jeżeli my jesteśmy chorzy i nas boli, to tak samo y, czują zwierzęta, tak samo czują ból i cierpienia. Ale no, to nie myślałeś... Bo ja uważam, że nasze pokolenie ma szansę zmienić to, bo ja uważam, że pokolenie Jarosława Kaczyńskiego nie za bardzo, ale nasze pokolenie ma już zupełnie inną świadomość, zupełnie inną wrażliwość na mm, krzywdę zwierzaków i uważam, że nie, no zobacz, to co się dzieje no, w internecie nie, czasami... No, ale to... daj spokój. My jeź. Ty jesteś z Warszawy. Nie, nie jestem. Na A, ale mieszkasz w Warszawie. No, tak, tak. tak. Ale z dużego miasta pochodzisz, nie, nie, nie. z małego miasta. 2000 ludzi. Okej, okay, no dobra. Dlatego Sł ja wiem, jak wygląda tak ogólnie. Nie, ale... ale słuchaj, no ja jeżdżę na wieś. Są ludzie mhm. młodsi ode mnie. Są, yy, są osoby po 20-25 lat, które nie widzą. I my odbieramy te zagłodzone zwierzęta, te zapchlone, te, te po których robaki chodzą, i te osoby nie widzą problemu. Ale myślisz, że nie widzą? Czy oni, im już jest tak głupio? No bo nie, co? oni nie widzą. No przecież ja widziałem te zwierzęta, no przecież to jest, no mieliśmy to jest katastrofa. Skraj, teraz sobie przypomniałem skrajnie zagłodzonego psa, e, którego odbieraliśmy, chłopak lat 19 i on mi mówi w końcu jedna kupa, pies, same żebra, brak wody, brak jedzenia, buda dziurawa. I chłopak mi mówi, no ale do czego my się przyczepiamy? I to nie jest jednostkowa sytuacja, że o, akurat trafiliśmy na człowieka mm -hmm. na bezmózga. Tylko ja tę sytuację bardzo często widzę na interwencjach, że tak po prostu jest, że yy... no niestety cały czas muszę to powiedzieć. Problem mamy z prowincją, z obszarami mm -hmm. wiejskimi. Tam rzeczywiście ta świadomość jest mała, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo w Polsce się w ogóle nie edukuje właśnie o zwierzętach. Na lekcji przyrody mhm. czy biologii, o czym my się uczymy, o pantofelku, który w brudnej wodzie się tam rozmnaża i się rodzi i, 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 i się rozwija, a o najwierniejszych przyjaciołach człowieka, o zwierzętach towarzyszących, my nie, nie mówimy kompletnie nic, my nie poświęcamy minuty na rozmowie, nie poświęcamy minuty na rozmowę o psach, o kotach, my nie wiemy skąd jest mleko, my nie wiemy skąd jest mięso, no tak jest prawda, my się tego w mhm. szkole nie dowiemy. Tak, tak, to, to, to też słyszałem, jak mówiłeś w jakiejś publikacji, no to to prawda, no bo ja tam to tak patrzę i dla mnie to się wydaje aż absurdalne, w takim no, bo, bo gdzie? No naprawdę. Ja, to mi dzisiaj rozmawiałem, jak mówiłem znajomej, że będę, będziesz u mnie, i mówię, a jest coś, co byś zapytała? No i że znała taki przykład, jak Ktoś e, przechodził jakby taki test adopcyjny, pies mm -hmm. był do adopcji z jakiegoś stowarzyszenia czy ze schroniska, no i ta pani podpuszcza tę osobę, która ma wziąć tego psa, widno, i pies będzie na łańcuchu metrowym czy dwóch? A nie mówi: tam, Nie no, na dwóch, no pani się nie martwi. <grym> ja jestem no i to jest ta skala tego absurdu, wie, że w tym obszarze się poruszamy, a z drugiej strony pies na wiosce często jest tym złym, złym psem, który ma bronić. Nie najczęściej to jest tym głupim psem, który jak zostanie spuszczony, to zagryzie właściciela no. swojego. Ale my dzięki Instagramowi pokazujemy, że wcale tak nie mm -hmm. jest. My odpinamy te skrajnie agresywne, te głupie, jak to mówią ci właściciele mm -hmm. psy, które są po strachem całej wsi. Odpinamy je z łańcuchów i jest jak rękomodiał. Jest zmiana o 180 stopni te zwierzęta okazuje się, że to są zwierzęta po prostu skrzywione przez człowieka, które da się na szczęście jeszcze wyprowadzić. No i. Tak naprawdę, my w swoim ośrodku, 80% psów to są psy z łańcuchów i one są psami normalnymi. A kiedyś podczas interwencji jakiś pies tak faktycznie cię pogryzł? Wiesz co, nie. Nie zdarzyło się, żeby tak. Nie było takiej sytuacji, więc sam, właśnie, sam ten fakt, że mnie żaden pies łańcuchowy, a tych interwencji prowadzimy około tysiąca rocznie, mm -hmm. nie pogryz. Może gdzieś tam haratnął no za tak. nogawkę, no ale nie ma się co dziwić. Ale jeżeli ten pies wyjdzie poza strefę swojego, swojego miejsca dotychczasowego bytowania czyli yy, poza 3-metrowy mm -hmm. łańcuch, na, na którym spędził 10 lat swojego życia, on jest najczęściej. Ogłupiały. On nie wie, co się dzieje. To jest dla niego kompletnie nowa rzeczywistość. Yy, więc on tą agresję w sobie ma tylko na tych trzech metrach. Mm -hmm. A jak on wyjdzie poza te trzy metry. To mówi o cholera jasna, coś, coś, co, co to się stanęło. Mm. I, I to jest dla niego mm, tak wiele bodźców, że jednak coś się zmieniło, że one nie myślą wtedy o gryzieniu. Też myślę, to jest wydaje. no to, dla nich to jest tak jak najważ, na Marsie. Wiesz, podejście do psa na łańcuchu może wiązać się z pogryzieniem, ale jak tylko go odepniesz z łańcucha i wyprowadzisz go poza te trzy wydeptane metry, e, gdzie on spędził całe życie. To jest całkiem inne zwierzę, i my to pokazujemy, hmm. jak te psy zaczynają merdać ogonami, już nie szczerzą na nas wszystkich zębów, tylko y, okazują się zadowolonymi hmm. psami, które, które gdzieś tam jeszcze tą radość wokół mają, ten błysk, i, i to szczęście myślałeś kiedyś, żeby w jakiś sposób nie wiem, objechać Polskę ze szkoleniami, no bo jesteście, pomagacie w taki sposób, ale też dużo mówisz o edukacji i zastanawiało mnie, czy nie myśleliście nawet o tej formie pomocy? Nie, my byliśmy w Ministerstwie Edukacji Narodowej mhm. i się odbiliśmy od, wiesz, od e, od ściany, bo nikt za bardzo nie jest zainteresowany chyba, żeby o tym, o zwierzętach mówić, e, bo my jakbyśmy chcieli jeździć, od, jeździmy po mhm. szkołach, ale jakbyśmy tak chcieli jeździć, to by życia człowiekowi zabrakło, e, no bo to jest droga, Którą no to, no to jest rzecz, którą Państwo powinno wykonywać, a nie my. Mhm. No, my sobie zdaje sobie Na sprawę. tyle, co możemy, to robimy, ale e, ja nie wiem, ile jest szkół w Polsce. Objechać no, do, do, do każdej, do. to ja bym osiwiał <laughs> chyba i, i zdążył trzy razy się przekręcić. Jest, na szczęście. Na szczęście młody. A już mam siwe włosy. A już mam siwe włosy. Mi się też podoba to, że. To nie jest tak, że wy jedziecie i zawsze zabieracie psa, bo czasami mówię, że trafiacie po prostu na ludzi, którzy nie mają, kochają te zwierzęta, a nie mają świadomości, że robią im krzywdy, że próbujecie to po prostu w jakiś sposób wyprowadzić, albo nie mają pieniędzy na karmę i na takie rzeczy i gdzieś tutaj też szukacie rozwiązania. To jest bardzo dobre, no bo tak jak też powiedziałeś, no wasze, wasze miejsce, w którym się znajdujecie, też jest ograniczone. To nie jest tak, że tam pomieścicie wszystkie psy świata i też trzeba dbać o to, że jeżeli ten pies może zostać u właściciela i ten właściciel ma coś takiego w sobie, że widać, że on po mm. prostu kocha tego zwierzaka, ale na przykład jest taki faktycznie Wioski, wioski, jest pokolenia na pokolenie ten pies, powiedzmy, był tak samo traktowany i on nie do końca po prostu wiedział, jak ma się za bardzo tego. Opieścić. Tak, to jest prawda, że my e, dajemy szansę ludziom, chociaż się nauczyłem z praktyki, że jednak ludziom nie ma co dawać <laughs> szansy, ale niektórzy, niektórzy ją otrzymają, ale e, to wiesz, to weryfikujesz podczas interwencji. Jeżeli widzisz miłość, mm -hmm. I widzisz pewne braki edukacyjne, jeżeli chodzi o potrzeby zwierząt, no to my wiemy, że to zwierzę możemy zostawić i przy niewielkiej pomocy ten właściciel jest w stanie cokolwiek e, zmienić. No, ale jak widzimy psa na łańcuchu, który jest zagłodzony, no to w takich sytuacjach no tam nie ma mowy mhm. o poprawie. Dla mnie w ogóle, wiesz co? E, ja jestem w stanie pomóc właścicielom zwierząt, którzy, jeżeli te zwierzęta są trzymane i, i może są traktowane jak członek rodziny. Bo jeżeli te zwierzęta są traktowane jak zbędny przedmiot e, wyposażenia ogródka, e, no to tam ja szansy nie daję, bo tam mhm. nie, ma, nie ma co poprawiać i wiem, że ten właściciel się nie zmieni. No, a macie często fałszywe alarmy? No bo dostajecie zgłoszenia anonimowo. Mówiłeś nawet, że zgłaszają to często rodziny po prostu, które jeżdżą gdzieś i tam widzą te psy, to zastanawiam mnie, na ile zgłoszenia czasami są bezsensowne. Są bezsensowne, szczególnie jak się małżeństwa kłócą. To jest częsty przypadek. Jak dochodzi do spraw spadkowych, o czym my się dowiadujemy mm -hmm. właśnie podczas interwencji, to rzeczywiście rodzina rodzinie potrafi robić takie rzeczy, no i konflikty sąsiedzkie. To są, to są te najczęstsze sytuacje, kiedy jeździmy i się zastanawiamy, tak naprawdę po co my przyjechaliśmy, bo się kompletnie nic nie dzieje, mhm. więc są te fałszywe sygnały, dlatego my się staramy to weryfikować przed pojechaniem na miejsce i za każdym razem prosimy osoby zgłaszające o wykonanie chociażby jednego zdjęcia. No w dzisiejszych czasach to nie jest problem, żeby mhm. zrobić zdjęcie. I jeżeli ktoś mówi, że no nie ma takiej możliwości, nie da rady, no to już się nam zapala lampka, że chyba jednak chyba nie jest tak źle, jak to mhm. jest. Tam opisywane. A dużo zostajecie takich zgłoszeń? Bo powiedziałeś, że około 1000 interwencji w roku. To zgłoszeń pewnie jest dużo, dużo więcej. Jest to teraz, jak, jak ruszyliśmy z naszymi mediami społecznościowymi mm -hmm. i jesteśmy na tym etapie, na jakim jesteśmy. No to to potrafi być po 40-50 maili dziennie, które otrzymujemy, że gdzieś coś złego się dzieje. Mm -hmm. I to są wiadomości z całej Polski. I my fizycznie nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. No nie Media jesteśmy. społecznościowe to też taka rzecz, która wam bardzo mocno, bardzo mocno wiatr w żagle. Tak mi się wydaje tak pomogła nam przetrwać bardzo trudne okresy i pomaga nam cały czas tworzyć coś czego w Polsce jeszcze nie ma więc ten nasz wymarzony raj dla zwierząt mm -hmm. to znaczy e, dziesiątki zwierząt e, uratowane z tragicznych warunków które biegają wolno na kilku hektarach mają stworzone Kwazidomowe domowe warunki, mm -hmm. to znaczy, nie jest to schronisko, ale też nie jest to jeszcze ten dom, w którym one powinny żyć, więc to jest takie coś pomiędzy, taki mm -hmm. czyściec trochę, jak w przypadku piekła i nieba. Mm -hmm. Więc. A ma, powiedziałeś kiedyś, że mamy jedną z lepszych ustaw o ochronie zwierząt w Polsce. No to zastanawiało mnie, czy to się coś zmieniło, bo to trzy lata temu to powiedziałeś. Tak, mamy jedną z lepszych ustaw, tylko ona nie jest respektowana przez organy państwa, nie jest egzekwowana. Jeżeli chodzi o egzekucję przepisów, to leży to i kwiczy i robi pod siebie. Mhm. To znaczy policja kompletnie nie zna przepisów ustawy o ochronie zwierząt, sądy traktują ustawę, Trochę tak, wiesz, po macoszemu, prokuraturę również. To znaczy, co z tego, że my mamy w ustawie zapisane, że oprawca powinien pójść siedzieć na 5 lat, skoro on dostaje pracę społeczną użyteczną na przykład na 3 miesiące. Mm. Wiesz, no i tu jest problem, że my nie egzekwujemy. Jeżeli na... Y, prawo jazdy masz, sądzę. Nie mam. Nie masz? Nie mam, nie mam, mam Aha, No <laughs> dobra, no ale większość osób, które nas słucha, na pewno ma prawo jazdy. Y, Policja jest w stanie naprawdę e, respektować przepisy mm -hmm. prawa o ruchu drogowym. To znaczy stoją z fotoradarem, mierzą cię i każdy bez wyjątku dostaje mandat karny za przekroczenie prędkości. I to wcale nie mm -hmm. taki mały teraz. Oj, teraz dużo. I A mamy ustawę o ochronie zwierząt, która mówi o zapewnieniu zwierzęciu stałego dostępu do wody. Czyli woda ma być zawsze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nikogo nie interesuje czy wylał, czy rozlał, czy wyschła, czy, czy cokolwiek się innego stało. No, i co z tego, że mamy taki zapis? I co z tego, że można, można za to dać mandat, jak nikt takich mandatów nie wystawia? Co z tego, że mamy określone, że łańcuch musi mieć 3 metry co najmniej, a właściciel musi spuszczać psa z łańcucha co 12 godzin? Gdzie te burki wszystkie wiejskie są spuszczane po 12 godzinach z tych łańcuchów? No, nie są. Nikt tego nie egzekwuje, nie respektuje tego. No, bo te kary nawet nie musiałyby być większe, tylko musiałyby być bardziej respektowane. Bo nawet rozmawiałem dzisiaj o tym ze swoją dziewczyną i do niej mówiłem, że pomyśl sobie, że ktoś zakatował psa zakatował, zagłodził, cokolwiek. Ja I on idzie do więzienia na pół roku. Słuchaj, ja jestem zdania, że nawet na miesiąc niech pójdzie siedzieć. Ale niech pójdzie siedzieć. W innych krajach my mamy kary za znęcanie się nad zwierzętami finansowe. Mhm. Też mi się podoba ten pomysł, bo po co ma siedzieć taki truteń i za moje pieniądze? Jeść, A ja uważam, że psychicznie je, to jest je... dużo lepsze, że no, chociażby. Kogoś tak, no za oraz za oraz y, siedzeniem w zakładzie karnym, ale mamy cywilizowane kraje, w których. Za zaniedbanie zwierząt dostajesz taką karę finansową, że przychodzi komornik i licytuje ci cały dochód twojego życia. Okej, okay, to mi to też się podoba. Gary? No tak, no to nie jest, a w Polsce kara finansowa najczęściej wynosi w granicach 1000-2000 złotych za przestępstwo i to takie najbardziej drastyczne. To co to jest? to jest? Śmiech na sali 2000 zł za zakatowanie psa, powieszenie go na, na drzwiach odobory na przykład czy ciągnięcie go za samochodem. No zagłodzenie na śmierć, czy, czy wiesz, czy y, zabicie się kierą. No to to jest śmiech na sali. I śmiechem na sali są właśnie te prace społeczno-użyteczne, które w Polsce. To jest w ogóle przeżytek taki chyba, ja nie wiem, z jakich to czasów komunistycznych chyba, ale te prace, spo, prace społeczne użyteczne, co tak naprawdę nikt tego nie wykonuje. Dostajesz wyroku, idziesz tam gdzieś się na listę, podpiszesz, że przyszedłeś tam gdzieś grabić liście i tak naprawdę nikt tego nie weryfikuje, czy ty przyszedłeś, czy te chodniki pozamiatałeś, czy nie pozamiatałeś. No i na tym kończy się ta kara, a już kara e, zawieszenia, zawiasy tak mm -hmm. zwane, e, więc te środki probacyjne e, dla... Przestępców. No to to jest w ogóle już śmiech na sali, bo on tak naprawdę, taki oprawca nie odczuwa żadnej sankcji i nie odczuwa tego, że jakoś wymiar sprawiedliwości zainterweniował w jego sprawie. Mm. On, Ja myślę, że taka osoba, której przestępstwo znęcania się nad zwierzętami wyszło na światło dzienne, ona już do końca życia tego nie popełni. Tak mi się wydaje, mm. że chociaż mamy przypadki, że są tacy recydywiści, że oni co chwilę e, popełniają przestępstwa, mam taką rodzinkę pewną, która co chwilę głodzi, zaniedbuje i, e, i katuje zwierzęta i nie, żaden wyrok na nich nie działa, e, ale myślę, że właśnie e, no, na pewno nie odstraszają te kary. Mm. To znaczy e, my mamy TikTok, to jest w ogóle najgorsze gówno dla nas, jakie może istnieć e, i to, co się tam pojawia, to znaczy dzieciaki, które, nawet nie dzieciaki, osoby po 20-30 lat, które nagrywają te swoje akty, znęcania się nad zwierzętami i one to nagrywają. Myślę, że z tyłu głowy wiedząc, że to jest coś złego, mhm. i wiedzą też, że jest to czyn karalny. Ale nie mówi się o karach, bo jakby z tyłu głowy miał y, taki impuls, że ktoś poszedł siedzieć na 5 lat na przykład za to, że gdzieś tam na kablu powiesił kota, to on by sobie pomyślał, o cholera jasna, jednak kary są, więc może tego nie nagrywać, może tego nie mm. robić, a w Polsce co o tym? No, Słyszałeś, żeby ktoś poszedł na, w ogóle siedzieć za psa, za kota? No, a tam była jakaś pojedyncza? No to było to... właśnie, hmm. pojedyncza. No, hmm. właśnie. Tylko zobacz, bo to jest, to jest akurat niebezpieczne Ja uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie powiesić psa, to, to naprawdę to jest tak, że to jest już bardzo blisko, bo jednak nie, wie, nie, nie zabijasz zwierzaka, bo chcesz zjeść tylko zabijasz go z jakiejś takiej sadystycznej pobudki, no bo ja tak sobie to wyobrażam, no ciężko jest mi jakoś to inaczej sobie zobrazować, że po co zabijasz psa, I ty po co teraz, go głodzisz. ty teraz mówisz to, co ja mówię często na mowach końcowych swoich do wysokiego sądu e, i mówię, wysoki sądzie, znęcanie nad zwierzętami pełni funkcję czerwonej flagi w rozpoznawaniu innych form przemocy, to znaczy dzisiaj się znęca nad psem, a za 3-5 lat yy, za, będzie znęcał się nad dzieckiem, żoną, partnerem, partnerką. I to jest prawda, to jest potwierdzone, to jest wiedza naukowa, mhm. że tak jest, ten kto ma sadystyczne skłonności, najpierw zaczyna od tych najsłabszych, kończąc później na tych, na swoich towarzyszach życia. I, i mieliśmy mhm. masę takich przypadków, przecież opisywane są, yy, że wszyscy ci seryjni, yy, mhm. psychole, no to zaczynali sobie od zwierząt, a później kończyli na... Na ludziach, ale to nie dociera. To w, naszym, w naszym społeczeństwie to nie dociera. E... Ale wczoraj miałem interwencję. Dwa owczarki nie. No i właśnie, i tutaj takie. Nie wiem, czy to są skłonności sadystyczne, ale. E... Ciężko mi jest powiedzieć. Ale sam fakt, że kobiecie odebrano piątkę dzieci. I państwo polskie pozwoliło jej na to, żeby ona posiadała jakąkolwiek żywą istotę. I my odebraliśmy dwa skrajnie zagłodzone psy, które wyglądały jak hieny cmentarne. No, i nie ma jakby chyba nawet rozwiązania na to wszystko, ale też bo, bo mocno to piętnujecie. Tak jakby pokazując tych ludzi na Instagramie, na mediach społecznościowych, no tam padło hasło, że jak to jest być sadystą, dobrze pamiętam, coś, coś takiego. Tak. Więc e, nawet to obnażenie, że nie jest takie bolesne dla tych ludzi, bo wydaje mi się, że to, że tam koniec końców sądowo, to wiadomo jak to się skończy. Nijak. Ale mm, to, to, ten ból tego takiego, że to jest, no to wszyscy widzą, nie? No, to, to jest w Polsce jedyna możliwa kara, która działa na sprawców przestępstw wobec zwierząt, to znaczy upublicznienie tego faktu. Sąd cię nie skaże. Mm -hmm. Zresztą był kiedyś taki program, taki film dokumentalny: Sąd cię nie skaże pedofilu, i tam mówiono o tym, że pedo osoby mm -hmm. wykorzystujące seksualnie dzieci nie boją się kary, którą da im sąd. One się boją linczu społecznego, które będą mieli w zakładzie karnym. I tak samo jest w przypadku zwierząt. Oprawca nie boi się sądu, że dostanie jakiś śmieszny wyrok, tylko właśnie boi się tego, mm -hmm. co będzie wokół się działo i jak społeczeństwo na to zareaguje. A na szczęście reaguje tak, jak mi się podoba. Mm -hmm. To znaczy, no może z małymi wyjątkami, bo niekiedy, yy, niekiedy te reakcje są bardzo yy, ostre. Yy. Ale myślę, że w normalnym społeczeństwie i dla normalnych ludzi rzeczywiście powinny być ostre. Znaczy, na pewno nie powinny, raczej uważam, że nie powinny skłaniać do żadnej agresji, ale do refleksji. Że taki człowiek powinien zrozumieć, patrzcie, no, tyle ludzi uważa, że zrobiłem źle, że nie karmiłem psa, że dojechałem go. No kurde, ja, ja widziałem te materiały na waszym YouTubie, no przecież tam psy były, które były w piwnicach. No. A to akurat to, to, to nie nowość. Znaczy, to, to bardzo częste zjawisko, że psy są w piwnicach. No ale po co masz psa w piwnicy? Ja nie wiem. A po co masz psa na łańcuchu? No ale dobrze, już tego na łańcuchu to jeszcze chociaż jestem w zwizua stanie zwizualizować, bo Aha, na tych dobra. wioskach jeszcze gdzieś tam. No a w się... stodole. O! O, właśnie, no dobra. Albo w kurniku. No to, 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 no to ja też nie rozumiem sensu. I wiesz, i to jest co jest w tym najgorsze, że jak my chcemy odebrać takie zwierzę, to tam jest. W głowie chęć posiadania. To znaczy on musi go mieć, a on nie wie, jaki jest cel posiadania tego zwierzęcia. I my też tego nie wiemy. Po co ludzie trzymają takie właśnie zwierzęta na strychach, w komórkach, gdzieś w oborach, w piwnicach? No, chęć posiadania, chyba to jest tylko, odpowiedź. Tylko i wyłącznie. Tak. I ty... Bo moje, bo Polak musi coś mieć swojego. No i to, się, to, to, to pokazujemy właśnie na tych interwencjach, że właśnie mhm. ma coś swojego, ma tego zagłodzonego psa, chorego kota na podwórku, i to jest jego ten majątek, który sobie wypracował przez całe życie. No i znasz te wszystkie sytuacje, i nie masz takiej zupełnie naturalnej nienawiści do ludzi, kiedy widzisz to wszystko. Wiesz co, no ja zawsze powtarzam, że zwierzęta kocham ludzi niekoniecznie. I rzeczywiście się wolę obcować ze zwierzętami niż z ludźmi, kontakt z ludźmi mnie męczy, i nie lubię kontaktu z ludźmi, ale to też nie jest tak, że nienawidzę mm -hmm. ludzi. E... Ja lubię ludzi, którzy myślą podobnie jak ja i czują podobnie jak ja, i z nimi jestem mm -hmm. w stanie nawiązać jakąś nić porozumienia. No ale jeżeli mam przed sobą głąba pozbawionego empatii, no to, to w ogóle mi się odechciewa z nim rozmawiać i, i, i przebywać w jego e, towarzystwie, e, więc preferuję mm. jednak kontakt ze zwierzętami, bo e, zwierzęta nie mają w sobie, no właśnie, czego nie mają zwierzęta w sobie, a co mają ludzie? No, zwierzę zawsze kocha, nawet tego pana, którego głodzi. Widzie, no właśnie. A ludzie są zawisni, wredni. Eee, a u zwierząt czegoś takiego nie zauważysz. Więc ja... Mając te swoje teraz prawie 300 zwierząt w ośrodku, zdecydowanie wolę z nimi siedzieć cały mhm. dzień niż mieć w ogóle utrzymywać kontakty z ludźmi. Trochę się jak wyautowałem życia mhm. społecznego swojego, które jeszcze parę lat temu miałem. No, właśnie na rzecz tych zwierząt i, i na rzecz tego, co robię. Też masz chyba bardzo dużo pracy. To trochę. Widać to... po moich worach pod oczami może. Widać po tym, jak mi maile odpisywałeś. No to nie no to, jest, to jest duży problem, bo rzeczywiście my zaczynamy dzień z samego rana, a kończymy, kończymy bardzo późno. Mm -hmm. I brakuje tego czasu, pomimo tego, że są ręce do pomocy, które nam pomagają w tym, żeby to prowadzić, żeby tymi zwierzętami się zajmować. To naprawdę, no no są dni, kiedy my po trzy doby na przykład nie śpimy, mhm. wiesz, to i y, ja tak miałem, będąc na wojnie na Ukrainie, mhm. no to tam było normalne, że nie śpimy, no ale tutaj w Polsce normalna sytuacja, normalny dzień, y, no i niestety tak jest, no jak mamy te interwencje, to nie jest tak, że my jedziemy, odbieramy zwierzę i na tym nasza praca się mhm. kończy, już mamy luzik i możemy sobie iść przed telewizor pooglądać, wiesz, serial, tylko to jest tak, że odbieramy, a później my się musimy jeszcze nim zająć, to znaczy doprowadzić go do... Takiego stanu, którym możemy się później pochwalić, jak się udało doprowadzić to, wyprowadzić mm -hmm. to zwierzę z tej agonii. No to jest masa, masa pracy. Dam Ci kawę od chłopaków z GPS-a, bo tam jest pięciokrotna dawka kofeiny. to... No to nie wiem, czy pomoże, bo ja kawę nałogowo piję i już no, na mnie nie działa. Już piję, mnie usypia nie, chyba bardziej. I wiesz, że ja też, bo ja piję z 12, 12 bo to dni mamy nie... podobnie, bo ja bardzo lubię, ale ta pięciokrotna dawka w jednej. Yy... Mhm. To zobaczymy, czy pomoże, ale mam nadzieję, no bo mówię, my, my nałogowo, my zaczynamy dzień i kończymy dzień na kawie yy, i to, czy to jest pierwsza, czy trzecia w nocy, no to, to, to ta kawa zresztą. zawsze jest. I yy, no, kawa już mnie aż tak na nogi nie stawia, jak kiedyś mnie stawiała. Boję się zapytać, co cię stawia teraz. Nie, że, nie, słuchaj, jeżeli o to chodzi, to my ze względu na specyfikę naszej działalności, to u nas jest tylko kawa, ewentualnie jeszcze nikotyna, ale to wszystko. Nie poniosło cię nigdy podczas takiej interwencji, bo rozmawialiśmy o tych emocjach, o tych ludziach, o tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Tam jest jednak dużo brudu, hałasu, głośno. Dużo emocji, żeby to wszystko poukładać i być takim spokojnym, no to też jest trudne. Czy mnie poniosło kiedyś? Wiesz, co mi się wydaje, że na samych interwencjach raczej nie. Mhm. Raczej my jesteśmy w stanie zapanować nad tymi sytuacjami, chyba że są naprawdę skrajne sytuacje, kiedy już siekiery idą w ruch, wiatrówki idą w ruch, bo tak też było. Mhm. E, no to tam jest bardzo ciężko opanować jednak swoje e, emocje. Były sytuacje, kiedy wybuchłem, ale wiesz co, z tyłu głowy mam tylko jedną sytuację, kiedy i to akurat kolejny raz jest wojna na Ukrainie i ratowanie stamtąd zwierząt, mm -hmm. kiedy 12 godzin stałem na granicy i mnie polscy urzędnicy nie chcieli puścić z umierającymi zwierzętami, które były roz, roztrzaskane przez bomby. No i wtedy po 12 godzinach rzeczywiście wybuchłem, gdzieś krąży nagranie w internecie, jak mi się po prostu mm -hmm. ulało. Staram Staramy się wszyscy nad sobą panować, chociaż wiesz co? No, mm, mamy ciężko, jak ludzie wymachują do nas rękami, jak nas okładają, czy coś, to ciężko jest zapanować nad tymi emocjami i, i ciężko jest y, y, gdzieś tak wyciszyć i uspokoić tą atmosferę. To nie jest wcale y, prosta sprawa, ale jakoś sobie radzimy. No, bo też prokuratura zarzuciła przecież tobie kradzież psów, co wydało się dla mnie absolutnie. Ale oczywiście to swego czasu wszystkie. Wszystkie media w Polsce opisywały sprawę moich zarzutów, mm -hmm. mojego zatrzymania. E... I tak, no to, jest, to jest właśnie absurd państwa polskiego, to jest absurd naszej rzeczywistości, w której my się obracamy: że za uratowanie konających zwierząt, tak naprawdę mm -hmm. zwierząt, które były w stanie fatalnym, ktokolwiek może postawić zarzut kradzieży w normalnym kraju. Tacy ludzie, ja nie mówię o sobie, mm -hmm. bo ja nie potrzebuję czegoś takiego, ale tacy ludzie otrzymują y, nagrodę od państwa, dostają medale za swoje poświęcenie i za swoją w ogóle reakcję społeczną, że. Zareagowali na zło, a w Polsce otrzymuje się zarzuty i otrzymuje się kajdany zespolone na ręce i na nogi i dwa dni odsiadki siatki na izbie zatrzymań, bo przecież ja to przeżyłem, mhm. kiedy odebrałem psy, które się smażyły żywcem na farmie fotowoltaicznej pomiędzy panelami słonecznymi, były przypięte do łańcuchów. Ja odebrałem wszystkie te zwierzęta stamtąd, a później prokurator do mnie zapukał i mnie zatrzymał, i jeszcze w kajdanach, słuchaj, jak Hannibala Lektera mnie. Jakbym był, wiesz, mordercą mhm. jakimś, co prawda później Skarb Państwa 10 tysięcy wypłacił mi odszkodowania za, za ten cyrk, no ale sam fakt, że do, w ogóle do takiej sytuacji dochodzi. No wiesz co, ja z Organizacji Ochrony Zwierząt to chyba jestem najczęściej oskarżaną osobą o kradzieże zwierząt, e, mówię o Polsce mhm. i rzeczywiście zarzutów, których ja dostałem, to już nie zliczę ile, ale póki co żadnego wyroku skazującego, uniewinnień na koncie kilka. Czy jesteś ciągnął Kilkanaście, wiesz co? To tak to ta jak Zbigniew Stonoga opowiada, że on jest sto ileś razy uniewiniony. Ja też zmierzam do tego, żeby tak było, żeby, żeby tych uniewinnień było jak najwięcej. No niemniej jednak, wiesz, nam zarzucają, że my jesteśmy złodziejami zwierząt, ale ja powtarzam. To pokaż się te ukradzione zwierzęta, w jakim one były stanie i w jakich mm -hmm. warunkach, bo ja, nie, ja sobie nie odbieram zwierząt o tak, o że idę do ciebie, u ciebie na, różowy, na różowej poduszce, y, siedzi ładny piesek, on mi się spodoba, ja sobie go zabieram od ciebie. Takich zarzutów nigdy nie dostałem, że ja odebrałem, wiesz, y, bezzasadnie mm -hmm. zwierzę. Y, ja mam zarzuty w sprawach, gdzie właściciele są skazani za znęcanie się nad zwierzętami prawomocnie, a ja mam zarzut, że te zwierzęta ukradłem. Ale to jest y, taki zarzut formalny, no bo chyba myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że okej, okay, zarzut, no nie przyjmujesz się raczej tym. W, w, kiedykolwiek pomyślałeś, że możesz zostać skazany za to? Wiesz co? Nie. No właśnie. To znaczy, y, pomimo prób, ale to usilnych prób udowodnienia mi czegoś, że robię coś źle, że robię coś nielegalnie... Y, no nie udało się, bo mam taką jedną prokuraturę, która mnie nienawidzi no strasznie. A to tam, gdzie CBS postrzeliło dwa psy? Gdzie to no to wszystko tam właśnie, wiesz. I yy, Nas prokuratura, taka jedna jest szczególna yy, i ci wspaniali prokuratorzy, których pozdrawiam serdecznie. Wiesz, my zaczęliśmy swego czasu yy, dostawać falę umorzeń spraw ewidentnych. Zwierzęta, wiesz, w stanie... Agonalnym a oni mi umarzali sprawy, szczególnie pod koniec roku, bo tam te okresy hmm. mają sprawozdawcze w prokuraturze, więc trzeba się wyzbyć tych postępowań. I my tak siedzimy u nas i mówimy, cholera, jasne, jak z tym walczyć? Bo ja już wory pod oczami mam, jakie mam, i, i nie miałem siły siedzieć i pisać kolejnych zażaleń i kolejny raz udowadniać, że wiesz, że nie jestem wielbłądem, mhm. więc mówię, to trzeba znaleźć inny sposób. No i sposób był taki, że zaczęliśmy to publikować, zaczęliśmy odnajdywać zdjęcia prokuratorów w internecie, nawet tak jak przy piwie gdzieś siedzieli i pokazywaliśmy zwierzę pana prokuratora przy piwie i jego decyzję, w której stwierdził, że psu się nie Krzywda. No i od tego się zaczęło. Od tego się zaczęła fala y, ataków, ale to niewyobrażalna na nas. Y, zatrzymania, zarzuty, mm -hmm. przeszukania, y, zabrania telefonów, komputerów, y, prześwietlanie, wieś, całego, całego majątku mojego, mojej rodziny całej. Y, bo y, do głowy im nie przyszło. I mnie przychodzi w ogóle, tym, tym mm. organom, tym instytucjom, tym ludziom tam zatrudnionym, że można coś robić bezinteresownie. To jest w ogóle yy, dla nich, oni sobie nie mogą wyobrazić, jak można ratować zwierzęta tak o. Samego faktu mhm. ratowania zwierząt. Wiesz, nie dociera to do nich. Dlatego też szukali drugiego dna. No i te drugie dno właśnie polegało na tym, że szukali, jak my defraudujemy pieniądze, gdzie wyciągamy te pieniądze na lewo, czy, czy te, jak z tych zbiórek my korzystamy. Wiesz, że jest zbiórka mhm. na zwierzę, a gdzie my tutaj, co sobie wyciągniemy te pieniądze. No i to śledztwo trwało, czekaj, 2019, trwało 3 lata. No przez te trzy lata jedyne, co im się udało udowodnić, to, że, od, że ukradłem konające wie, zwierzęta od e, oprawców. I, e, no i żaden inny, i, inny zarzut nie został e, postawiony natury finansowej. Wiesz, że doszło do jakichś nieprawidłowości finansowych, a z tym się bardzo często mierzę e, i w ogóle e, w Polsce chyba tak jest, że organizacja społeczna, która odnosi sukces, jest traktowana jako złodziej. Wiesz? E, no tak, w jest sensie, złość złodziej pieniędzy. И uh... wiesz co ci powiem, że ja nawet jakbym chciał okradać tą organizację, to ja nie miałbym czasu wydać tych pieniędzy i nie, nie wiedziałbym za bardzo na co je wydać, bo tak, nigdzie nie mogę pojechać, jestem uwiązany, jak ten przysłowiowy pies na łańcuchu i spędzam niemalże 24 godziny na dobę w swojej organizacji, robiąc to, co robię i robiąc to, czym dzielimy się, wiesz, w, w internecie z osobami, które nas obserwują i te osoby widzą, ten, kto nas śledzi pół roku mhm. czy, czy, czy rok, to widzi ja pierdziele, oni siedzą od rana do Nocy, tam i codziennie coś, codziennie jakaś misja do ogarnięcia. No ty to kochasz, ty tym żyjesz, to widać zresztą po tobie. No ja pamiętam, ja obserwowałem wasz profil, a potem mówię, nie no tam jest za grubo, za grubo. Zresztą pierwsze, co jak ci powiedziałem, się spotkaliśmy jeszcze przed nagraniem, to że tam już widać to, że wy już o, o, że znacie tę sytuację. Że dla was to, że właśnie że ktoś ma guzy, wydłubane oczy, dla was to jest codzienność. A kiedy żyjesz i właśnie patrzysz sobie na takie psa, który leży na różowej poduszce i patrzysz później na te zdjęcia. To dla wielu ludzi to jest aż nie do oglądania, bo to jest tak brutalne, i zastanaw... ja nie wyobrażam sobie tego, co się dzieje właśnie w głowie człowieka, który ma takiego psa i w ogóle nawet. Nie interweniuje, raczej traktuje to tak jak taką codzienność. No tak? ja ci powiem, co jest w głowie takiego człowieka, bo my, my to my prowadzimy takie badania już od wielu ja lat. i podcasty chętnie <laughs> zrobił. Wiesz, ja bym chciał pogadać. A to powinien ze mną na interwencję pojechać, on ci powie. E, wiesz co, w głowie takiej osoby jest najczęściej. E... Alkohol? Mm -hmm. okay. To jest bardzo. To dużo tłumaczy. To, tak. jest, to jest bardzo duży problem. Narkotyki zdarzają się rzadziej, bo to jest jednak drogi wydatek no. Mi się droższy na pewno niż alkohol. Yy, I wiesz co ci powiem? no Według mnie ci ludzie są lekko upośledzeni intelektualnie, bo to nie jest możliwe, że normalna osoba tak żyje, tak postępuje. W takich warunkach mm -hmm. żyje, w takim środowisku się otacza. My pokazujemy to, co my widzimy na interwencjach, i to bardzo często wiesz, że wchodzisz do domu, a tam siekierę można zawiesić, wszędzie bałagan, odchody, brud, właściciel za przeproszeniem srający do wiadra obok łóżka, który jest sprawną mm -hmm. osobą, który nie jest sparaliżowany, nic się mu nie dzieje. Wszędzie syf, niewyrzucone śmieci, robactwo. No i to jest nasza rzeczywistość. Ja jak idę mm. do moich znajomych do normalnego domu, to mówię, o, jak czysto. <laughs> Bo my się spotykamy codziennie naprawdę z, z hardkorem. No, no mówię, no ludzie nie są w stanie wyobrazić, że tak można prowadzić gospodarstwo domowe. To reportaż ten TVP też musiał cię zaboleć. Wiesz co, ja nie oglądam TVP. <laughs> Okej, okay. ale reportaż myślę, że widziałeś też po części. Nie, nie oglądałem. <laughs> nie oglądałeś? Nie, nie byłem zainteresowany w ogóle e, reportażem, e, doszły mnie słuchy, tylko co tam było e, i co ci mogę powiedzieć. No mamy dwie, dwa fronty tak mhm. zwane. Czyli front osób, które twierdzą, że robimy coś dobrego i front osób, które twierdzą, że kradniemy zwierzęta. No i to są dwa fronty, którymi, z którym się mierzymy. I wiesz, ja nie ukrywam wcale tego, że my mamy bardzo dużą grupę hejterów naszych. Bardzo dużo mnie. Ja uważam, że, bo często, Natalia Kukulska mi to świetnie wyjaśniła, mhm. że są, ma sto komentarzy pod zdjęciem, mhm. dwa negatywne, a zapomniała już ile jest pozytywnych. I wydaje mi się, że u Was jest dokładnie tak samo. Możliwe, ale. E, wiesz, co, ci powiem? Mm, ja wiem, kto jest naszym hejtem. To, to znaczy, mm, to są osoby, od których my odebraliśmy zwierzęta. Więc to nie jest w stanie nas zaboleć, wiesz? I e, boli mnie tylko taka właśnie trochę też nrzetelność dziennikarska w niektórych sytuacjach, kiedy. Są prowadzone jakieś reportaże i pokazuje się pokrzywdzonych przez Dios, ale nie pokazuje się zwierząt, które my odbieraliśmy. A nie wiem, czy ty o tym reportażu mówisz, ale pamiętam, że był jeden reportaż, jak zniszczyliśmy dziewczynce życie, ponieważ odebraliśmy jej psa w, komu w dniu komunijnym. I była impreza rodzinna, mhm. to była niedziela. Była impreza rodzinna, wszyscy w stanie delikatnie. Delikatnego odlotu alkoholowego i suka, owczarka niemiecka, zamknięta w komórce z guzem wielkości. No takiej, taka piłeczka. Guz rozpadający się, wypływająca ropa, krew. I my odebraliśmy tego psa, później nam tam trochę pokiereszowali samochód, jak odjeżdżaliśmy. I widziałem, że był reportaż na temat mhm. tego, jak to właśnie taki święty dzień potrafi, yy, potrafili zniszczyć yy, ekoterroryści, ekobandziory. Ale nigdzie nie pokazali zdjęcia tego psa, którego my odebraliśmy. I jest do nas zarzut, że tak, odbieramy zwierzęta w nocy, jeździmy w weekendy. Ale już nie powiedzą, że jeździmy też w tygodniu i odbieramy mhm. te zwierzęta z dnia. No, ja nie mam wpływu, kiedy zgłoszenie przyjdzie. Co jest w nim napisane? Jeżeli zgłoszenie przychodzi o 21, że zwierzę 100 km dalej jest w stanie agonalnym, no to ja jadę 100 km i jestem tam o 23, powiedzmy, i odbieram to zwierzę. I ostatnio nawet spotkałem się, mieliśmy sprawę w sądzie. I prokuratura zarzuciła nam, że prowadziliśmy interwencję od godziny 22 do godziny 6 rano. No ale nie powiedziała, że tam była kobieta, która zagłodziła kilkadziesiąt zwierząt gospodarskich, i przy tych zwłokach tych zwierząt bawiły się jej dzieci z fazem, pomiędzy tymi zwłokami. I my musieliśmy wszystko odebrać w ciągu jednego dnia stamtąd. I był zarzut właśnie taki, że jeździmy, i interweniujemy, zakłócamy spokój biednych ludzi właśnie w nocy. Hmm. To straszne jest, jak się tak na to spojrzy zupełnie obiektywnie. No Tam też właśnie bo odpowiadaliście na ten dokument pana Kazimierczaka i tam mówi, że tam powiedzieć, że to było zrobione z tezą, to w ogóle jakby przemilczeć wiele kwestii i też tak dla mnie to wyglądało. Ty bo jest zawsze taki odważny, no bo jednak to jest duża odwaga. Wchodzisz do kogoś na posesję, zabierasz w teorii jego właśnie. zwierzę. No ja pamiętam słowa jednej pani, pani Zofii R. To jest moja własność. Same żebra, gnaty na wierzchu, jedna rana, muchy latającej właśnie te słowa, bo to jest moja własność. No właśnie. Wiesz co, czy taki odważny byłem? No ja myślę, że jakbym nie był odważny, to nie mógł prowadzić tej działalności. Nie mógłbym się. Nie, jakbym nie był odważny, to bym. Ale miałeś to od samego początku? No bo to, że jesteś dzisiaj, to jest pewne. Wiesz co? Hmm. Czy ja miałem to od samego początku? Początek w ogóle prowadzenia organizacji, powiem ci tak, to była interwencja u Faceta i tak się poznałem z Krystyną. U Faceta, który klepał samochody policyjne. I tam był zagłodzony pies i wszyscy bronili tego mm. faceta, że e, e, żeby mu się krzywda nie stała, bo to kolega policjantów. I ja tego psa nie odebrałem. E, bałem się wejść i wybić szybę e, w, w warsztacie samochodowym. Czyli wtedy jeszcze tej odwagi mm. tyle nie miałem, bo dzisiaj bez problemu wszedłem wybił szybę i zwierzę zabrał. Co zresztą przykład na, na naszej księle. wczorajszej mm. interwencji, kiedy weszliśmy przez okno i przez okno wyciągaliśmy zagłodzone psy. Wiesz co, z perspektywy czasu, ja wiem, jakie ja mam prawa yy, i wiem, jakie prawa mają zwierzęta i mhm. jakie są instytucje prawne, które pozwalają mi wybić szybę, wy, wybić drzwi, które pozwalają mi wejść z drzwiami yy, i po prostu korzystam z tego, co mi dał ustawodawca. No, niektórym się mogą te przepisy nie podobać, mi się podobają, yy, no i ja korzystam z nich bardzo yy, mhm. tak, Miejętnie. jak mówi litera prawa. Czyli yy, i skutecznie, przy okazji hmm. skutecznie. No też tak mówiłeś o Iwone Kurtyny w Onetrano, że jeżeli chodzi o przewóz na granicy, to też była tam jakaś furtka prawna, z której dość sprawnie potrafiłeś yy, skorzystać. Także widać, że tutaj jeżeli chodzi o to, to dość biegle korzystasz z tego, jakie możliwości yy, daje prawo. A co na to rodzina, że wybrałeś taką drogę? No bo to też jest droga bardzo i yy, to bardzo pod prąd. Yy. Rodzina. Ciężko mi jest powiedzieć, co na to rodzina. Wiesz. Bo yy, ja zacząłem to robić mając 12. 12, 12. Okej, okay, powiedzmy trochę się za, zaplątałem. 12 lat. Więc yy, moja mama. Yy, była ze mną, gdy to wszystko się zaczynało, gdy to się rozwijało. Teraz jej jest trochę mniej, bo ja nawet nie mam czasu do niej zadzwonić raz yy, przez yy, kilka dobrych tygodni. No niemniej jednak. Yy... Oni w tym byli, oni byli ze mną od samych początków. Więc dla nich to chyba jest takie zupełnie naturalne, że ja prowadzę taką organizację, że jest taka organizacja, mm -hmm. że nie mam w ogóle życia prywatnego, że na święta jak przyjeżdżam to jestem 15 minut i mnie nie ma, że nie dojeżdżam zawsze na jakieś ściny czy urodziny, czy komunia. To dla całej rodziny stało się rzeczą normalną, że Konrada po prostu zazwyczaj nie ma. A jak, jak ty godziłeś te studia? No, Jednak studia prawnicze i to co, co robisz? to było to był ciężki kawałek chleba? Yy... Ale się udało, bo miałem bardzo fajnych prowadzących, miałem bardzo pra, fajnego prociekana i udało mi się tak jakoś indywidualnym tokiem, trybem to wszystko zrobić, że nie było mnie, ale sobie zaliczyłem, odrobiłem nieobecności, więc ja na uczelni raczej, raczej mnie nie było niż byłem, ale wszystko nadrabiałem i no i się udało, ale też powiem ci, że ja bardzo lu lubiłem jednak jeździć na uczelnie, ponieważ yy, z profesorami takie zagadki prawne rozwiązywaliśmy, mm -hmm. jak tu ratować zwierzęta, yy, i rzeczywiście oni mi wskazali na takie przepisy, na takie możliwości, na takie sposoby interpretacji pewnych norm prawnych, mm -hmm. które umożliwiają mi to, co teraz robię. To znaczy, yy, czy ja mam prawo wejść właśnie na teren posesji, gdzie jest zaniedbane zwierzę? Według mnie tak, to nie jest wprost napisane w przepisie, mhm. ale przepisy, yy, prawo polega na tym, że trzeba je interpretować mhm. i są określone metody wykładni przepisów, no i jest wykładnia przepisu, która mówi, że oczywiście masz prawo wejść, no jak masz odebrać, jeżeli masz prawo do odebrania zwierzęcia, no to masz chyba też prawo, żeby wejść i je fizycznie zabrać, mhm. no bo dronem albo helikopterem nie zabiorę tych zwierząt, więc y, uczelnia bardzo dużo mhm. mi dała, ale bywałem rzadko to interpretacja prawa jest tak samo trochę jak z interpretacją wierszy, że w zależności od tego, kto, go, kto je interpretuje, jest taka interpretacja tutaj. Tak, ale wiesz co, ja ci powiem, że akurat jeżeli chodzi o interpretację prawa, to jest bardzo z nią dobrze, bo jeżeli nawet popełnisz przestępstwo, ale w twojej świadomości myślałeś, że to było legalne, to nie popełniasz przestępstwa, jest taki kontratyp w kodeksie karnym, który o tym mówi. Więc ja żyję w, tym, w tej swoim przeświadczeniu, że mogę to robić, mhm. co robię, i niech tak zostanie. Czy to się komuś podoba, czy nie? Tak mnie nauczyli, według mnie tak mówi prawo. A my jesteśmy. No muszę to powiedzieć, że jesteśmy bezwzględni, jeżeli chodzi o ratowanie mhm. tych zwierząt, bo no jestem w stanie zrobić dużo. Widząc, że zwierzę jest w złym stanie mhm. i ma do dupy właścicieli, to jestem w stanie naprawdę zrobić dla niego bardzo wiele. I nie zastanawiam się nad tym, co będzie później, czy ktoś mnie później będzie ścigał za włamania, za kradzieże, za zniszczenie mienia, yy, czy drzwi będą z diamentu, czy klamki będą złote, a zwierzę jest konające, to ja i tak tam wejdę. Czy mi policja pomoże, czy mi nie pomoże? No, też mówiłeś o tym, że odbieraliście zwierzęta. To nie tak, tylko że to jest na wsi i w biedzie, tak, tak źle. Cię bo, no, Boże. Ładnie. Właśnie, bo żeby to nie wyszło tak, że polska wieś to średniowiecze, a w miastach jest wspaniale i e, inteligencja nie znęca się nad zwierzętami. Oczywiście tak nie jest i mogę to porównać, że około 60% interwencji to są interwencje prowincjonalne, a 40% to są miasta i to są niekiedy ludzie. O bardzo wysokim statusie społecznym, bo pamiętam, mieliśmy nauczycieli dyrekcję dyre, panią dyrektor banku, mieliśmy sędziów, małżeństwo sędziów e, i to nie byle jakich sędziów, tylko sądu takiego e, drugiej instancji. Mm -hmm. e, mieliśmy policjantów, urzędników miejskich, gminnych, mieliśmy księży, mieliśmy radnych, sołtysów, więc e, <laughs> e, tak, całe, całe kondominium, e, że tak powiem. E, no i właśnie, co różni takiego, taką skrajną patologię od takiej pani dyrektor banku, jeżeli warunki życia zwierzęcia są takie same u pijaka menela obsikanego, mm -hmm. do którego jedziemy i u pani, która wygląda na osobę w miarę normalną. No, jeżeli już w ogóle kogokolwiek miałbym tłumaczyć w tej sytuacji, to raczej tego Menela, który jest opuszczony sam. No, więc sam, a... ja, te, jestem, ja naprawdę mam dużą bardzo wyrozumiałość w stosunku do takich ludzi. Właśnie do takich osób, które są uzależnione od alkoholu, które e, nie poznały w życiu. Ani skrawka normalnego życia. Jestem bardzo wyrozumiały dla e, mniejszości etnicznych, hmm. chyba wiadomo, o jakiej mówimy, która no, w Polsce żyje na, na poziomie ubóstwa e, i bardzo często nie mają zwierzęta. Jestem w stanie ich zrozumieć i nie mam do nich takiej, może nienawiść to będzie złe słowo, ale nie mam do nich aż takich zarzutów e, niż do takiej pani dyrektor banku, hmm. albo do księdza, albo do policjanta, albo do sędziego. A pamiętam właśnie tą interwencję u, tych, u, tych, u małżeństwa sędziów. Mhm. To był początek strasznej nagonki na sędziów w ogóle. Eee, to, to, tam był, trybuna, wtedy w tamtym to był właśnie ten czas, kiedy sędziowie w program Kasta, jak to tam jeden był pijany, jeden coś, jeden... No w ogóle się działo różne rzeczy. A wiesz co, ja będąc na tym prawie, no też mi tak, eee, powiem ci szczerze, że no ja, swoje, ja swoje poglądy mam mhm. ugruntowane. Eee, Wspierał eee, cię prezes Kaczyński. I, e, a, też tak było i nawet minister Wiceminister Jaki mnie no wspierał, właśnie. ale też Adam Bodnar mnie wspierał, więc yy, każda strona yy, polityczna. W każdym razie yy, my przy okazji tej interwencji u sędziów, yy, i to nie wiem, czy to moja porażka, ale dla dobra całej sytuacji załagodziliśmy to. Co, to znaczy, to nie wyciekło w tamtym czasie po prostu nigdzie, że taka interwencja miała miejsce bo wiedzieliśmy co się będzie po prostu działo. I tak jak ja jestem za tym, żeby piętnować wszystko, tak w tamtym wypadku pomyślałem, co jest ważniejsze i, i ważniejsze mi się wydało to, żeby jednak tej sprawy tą sprawę załatwić mm -hmm. tak troszkę, y, troszkę ciszej. Ale oni zrozumieli to. Mm -hmm. Zrozumieli i do dzisiaj rozumieją y, to, co się stało I. Y, y, y. No, I tak to są skończyło. też ludzie, którzy mają możliwość wyprostować tą całą sytuację. Tak, i oni rozumieją. Im, chociaż widzisz, patrz, sędziowie, osoby naprawdę, i to z 30-letnim stażem chyba sędziowskim. Czyli starsi też ludzie. Starsi ludzie i e, zasady doświadczenia życiowego, w przypadku, jeżeli chodzi o zwierzęta, oni mhm. w ogóle nie istniały. Oni o zwierzętach kompletnie nie mieli zielonego pojęcia. Może to, to jest ta pod... stara data, ale co, mieli psa na łańcuchu? Jak to Nie, to chodziło akurat o kota, ale okay. o kota chodziło, więc... Ale mogło być grubo, tak mi się wydaje z tego, co mówisz. No było grubo, no było, było grubo, ale, ale też... No, nie, nie zakatowali, go tam nie zabili, i tak dalej. To nie były takie drastyczne sytuacje. Było to zwierzę skrajnie zaniedbane, no ale rozwiązała się sytuacja tak jak, tak jak trzeba. Ale mimo wszystko i tak jestem zdania, że powinno się to piętnować. Jakbyśmy w innych okolicznościach wtedy żyli, a nie takich, jakie były, to na pewno byśmy to opisali. Po prawie każdą interwencję opisujemy, co się, co się dzieje. Fajny, podobno, nie widziałem tego, ale ktoś mi o tym mówił, że jest dokument o kotach, jak koty widzą świat na Netflixie. I myślę, że dla każdego kociarza warto zobaczyć chociażby to, żeby zbliżyć się do tego zwierzaka nawet przed tym, jak właśnie myślimy o kupnie. To powinniśmy nie patrzeć na to, jaki jest jest słodki, kiedy jest szczeniakiem i jak wychodzi z pudełka, tylko jakie mogą być później jego konsekwencje posiadania, bo to też są konsekwencje, mając dużego psa, albo jak w moim wypadku trzy, to jeżdżenie z nimi na przykład, szukanie hotelu, i tak dalej, i tak dalej, to jednak nadal komplikuje życie. Ja też nie wiem, co ty myślisz o właśnie o hotelach dla psów. Powracając do tego, co jeszcze przed chwilą mm -hmm. powiedziałeś, właśnie do tego, niech to dzisiaj właśnie do tego zmierza ta rozmowa, że mm, każdy posiadacz zwierząt powinien być świadomy świadomy potrzeb i świadomy obowiązków, które na nim ciążą, i to nie jest tak, że sobie weźmiemy pieska i się nim pobawimy i na tym to się kończy. Nie, nie, nie. Tak e, wesoło nie jest i to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność. Mm -hmm. A jeżeli do kogoś nie dociera ten argument, to jest ogromny nakład finansowy. A jeżeli ktoś tych nakładów nie czyni, no to wtedy my jeździmy, odbieramy i prokurator <grym> i do trzech lat. E, no tak to wygląda, no, taka jest rzeczywistość. E, więc y, naprawdę ja apeluję do wszystkich, żeby przed podjęciem decyzji o przyjęciu jakiejkolwiek żywej istoty pod swoje skrzydła zastanowili się 10 razy, naprawdę 10 razy, y, czy nie czy dzisiaj będą w stanie, nie czy będą w stanie za pół roku, tylko czy za 10 lat, jak to zwierzę będzie stare i będzie e, defekowało pod siebie e, z powodu chorób właśnie starczy, czy będzie w stanie się nim zajmować, e, tak jak się zajmuje teraz tą piękną, e, uśmiechniętą kulką, którego e, narzeczona, narzeczony wyjęli z kartonu. Mm -hmm. Co jeszcze? A jeżeli chodzi o hotele dla zwierząt? Dobra opcja, mm -hmm. chociaż... E, Chociaż ja jestem zdania, że na wczasy to się powinno jeździć ze swoimi zwierzętami. Znaczy, bo to jest <noise> dużo, no, bo na pewno nie jest tak, że jedziesz do hotelu tak jak i zostawiasz psa, bo tego psa trzeba oswoić z tym miejscem i najlepiej od małego. Bo tak mi się wydaje, No, bo na przykład moje owczarek już ma dwa lata, jeden New York ma sześć, drugi ma cztery i one pierwszy raz kiedy byłyby zamknięte, to mogłoby było szaleć. No tak. wiesz, no hotele to też nie są takie warunki, jakie ty masz w domu. No właśnie, dlatego no. mówię, nie? że one są zamykane często właśnie w końcach, no mają jakiś tam wybieg e, dla różnych psów, ale wydaje mi się, że No właśnie dlatego, że te psy trzeba oswajać, trzeba mieć tą świadomość tego, że jeżeli chcemy kiedykolwiek iść do hotelu z psem, to wydaje mi się, że fajnie już go wprowadzać od tego wieku szczeniącego. No na pewno e, fajnie jest w ogóle e, uczyć swojego zwierzaka. Różnych okoliczności. Mm -hmm. Nie zamykać go na świat. Nie robić tak, że idziemy z nim na spacerze przez Warszawę, przez parki. Jak podchodzi drugi pies, to my go ciągniemy, zabieramy i swojego podnosimy na ręce, żeby tylko się nie powąchał. No to nie jest normalne zachowanie zwierzęta. Psy, szczególnie to są zwierzęta stadne, które lubią kontakt z innymi zwierzętami i dajmy im możliwość kontaktu z innymi psami. Chociaż właśnie i tutaj się pojawia ten problem, bo najczęściej te psy w ogóle nie są nauczone kontaktu mhm. z innymi zwierzętami i wykazują zachowania agresywne. No, i to jest no właśnie... bo jeżeli ty odciągasz... No i jeżeli ty od szczeniaka nie uczysz, no to tak to później wygląda. Dlatego e, osoby, które adoptują od nas zwierzęta są bardzo zadowolone, bo nasze zwierzęta żyjąc w tak ogromnym stadzie są nauczone... Relacji z innymi zwierzętami. One są super, one e, nie wykazują takich właśnie zachowań jak zwierzęta, które e, nigdy nie były tego uczone. Mocno weryfikujecie potencjalnych kandydatów na. Bardzo. Dom? Bardzo mocno. E, zwierzę od nas jest gorzej zaadoptować niż dziecko tak mi się wydaje. A dziecko jest bardzo trudne. No to zwierzę u nas jeszcze trudniej. E, to znaczy e, weryfikujemy, wiesz, no ja nie po to odbieram zwierzęta, żeby trafiły z deszczu pod rynne. Wiadomo, że raz na milion zdarzy się jedna nietrafiona adopcja, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć mhm. i, i e, no mamy jednak do czynienia z ludźmi, a ludźmi, ludzie jacy są, każdy wie, e, ale tak, weryfikacja jest bardzo duża i e, staramy się, żeby e, jednak te e, życie tego zwierzęcia mhm. zmienić, tak wiesz, porządnie zmienić, a nie tak po Łebkach, to znaczy, przyszło do nas zwierzę, wydobrzało i byle jaki dom się znajdzie, i my wydamy. No tak, tak to u nas nie wygląda. My, my też jesteśmy, wiesz, bardzo życi z tymi zwierzętami emocjonalnie, mm. bo one żyją między nami. To nie jest schronisko, gdzie pracujesz w schronisku i masz kraty, kojce po prawej i po lewej stronie. I tak naprawdę Twój kontakt ze zwierzętami ogranicza się tylko do posprzątania ja im kub e, i to wszystko. No tylko u nas te zwierzęta żyją między nami. My je głaszczemy, my tam z nimi odpoczywamy, my z nimi pijemy kawę, palimy papierosa mamy obiady. Eee, no i sobie nie wyobrażam tak, żeby przyszedł ktoś mi z ulicy i powiedział, ja chcę tego psa i ja mu daję takiego psa. No, no nie, u nas tak nie jest. U nas po pierwsze musisz się umówić, eee, po pierwsze wywiad środowiskowy, mhm. jedziemy do ciebie, sprawdzamy w ogóle, jakie ty masz warunki, czy ty się nadajesz. Później ty musisz przyjechać do nas, do ośrodka i ludzie przyjeżdżają po 600 km nieraz, eee, a i tak podczas pierwszej wizyty ty nie zostaniesz tego psa. Mhm. To znaczy ty pierwszy raz musisz przyjechać, my cię musimy poznać, Wracasz do domu, zastanawiasz się, czy jednak to będzie hmm. dobra decyzja, a później drugi raz musisz przyjechać i sobie wziąć tego psa jeszcze od nas. Więc. No ale wtedy na pewno podejmujesz taką decyzję, jaką chcesz podjąć, i to nie jest wstyd się wycofać. Tak, i wiesz, mieliśmy sytuacje, gdzie ludzie się wycofywali, że na Hura przyjechali, dobra, super, wszystko, i będziemy adoptować tego psa. Dobra, za tydzień, proszę. Proszę się zastanowić, mhm. i za tydzień będziemy się kontaktować, i po tygodniu napowiedzieli: No cholera, jasna, jednak przemyśleliśmy to i, i nie. Mhm. I to nie jest żadna buta, bo też tak, żeby nikt tego tak nie odbierał jako butę, tylko właśnie chodzi o to, że tak właśnie powinno traktować się dom To ma być świadoma decyzja. To ma być tak samo świadoma decyzja. Jak w przypadku posiadania dziecka z adopcji? Bo ja nie powiem posiadania dziecka w ogóle, bo najczęściej to nie jest świadoma decyzja, szczególnie u ludzi, do których my jeździmy. E, ale no, tak samo jak ktoś decyduje się na adopcję dziecka i e, rozważa wszystkie za i przeciw, no to tak samo tutaj. No pies jednak też wymaga bardzo i to bardzo dużo pielęgnacji, czasu tego wszystkiego, dlatego to porównanie do dziecka jest bardzo trafne, ze względu na to, że pies jest zawsze dzieckiem. No pies jest zawsze dzieckiem, i pies ma umysł, letniego dziecka, no to, to, e, to samo przestrzeń. No i musimy pamiętać o tym, że jednak jak adoptujemy zwierzę, to nie mamy NFZ-u, który nam zapłaci hmm. za, e, za wizytę u lekarza, tylko idąc z takim zwierzęciem, to my musimy jednak płacić i to niemałe, e, niemałe hmm. pieniądze. Więc ja zawsze ten argument finansowy dla mnie jest bardzo zawsze ważny, bo według mnie osoby, które, których nie stać na zwierzęta, po prostu nie powinny ich mieć, chyba że... Jest taka sytuacja, że są w stanie na przykład współpracować z organizacjami i zapewnić im godny byt, ale yy, no te osoby, które nie są w stanie chociażby siebie utrzymać, no to nie powinny mieć tych zwierząt. No, ale też chyba no, wiesz, takie, takie bo... osoby do Was nie trafiają. Wydaje mi się, że jak już ktoś do Was trafia, to jest bardzo zorientowany, kim jesteście. Tak, ale wiesz, co mamy takie adopcje, gdzie na przykład mamy przewlekle chore zwierzęta, których leczenie miesięczne na przykład opiewa w granicach 1500 zł. Mhm. Tyle trzeba wydać. I ja sobie świetnie zdaję sprawę, że nie każdy jest gotowy na taki wydatek. Szczególnie, gdy dostaje dorosłego psa, dorosłe zwierzę z adopcji. I my takie zwierzęta jak najbardziej jesteśmy w stanie utrzymywać. Czy po części, mhm. czy jakoś wiesz, czy jakoś to sobie tam dogadujemy z nowymi właścicielami, to też nie jest tak, że mm, wiesz, jeżeli jest miłość, jeżeli mhm. jest ten błysk wokół i wiemy, że to zwierzę będzie miało lepiej w domowych warunkach niż u nas, chociaż u nas i tak są według mnie bardzo <laughs> dobre, jak na, na, na to, co się u nas dzieje, e, no to tak, to podejmujemy takie decyzje, że jednak będziemy finansować to leczenie. To bardzo, bardzo fajna rzecz. Też uciekł mi jeden wątek, bo ja myślałem, że wyrzucanie psów na wakacje skończyło się gdzieś tam na początku, może na koniec XX wieku, bo to by się tak kojarzyło z taką plagą, jak byliśmy dziećmi, że tak się mówiło, że ktoś wyrzucił psa przy autostradzie, ale to jednak dalej funkcjonuje. Słuchaj, ty w ogóle myślałeś, że wiele rzeczy w Polsce tak, nie funkcjonuje, tak, ja które myślałem... funkcjonują. Więc funkcjonuje ta: topienie szczeniaków i kociaków we wiadrze. Bez, specjalnie mówię we wiadrze. Tak, to się cały czas dzieje. Ludzie nie sterylizują, nie kastrują zwierząt, tylko topią we wiadrze. Trzymanie zwierząt na łańcuchach. Tak, to się o. dzieje. Codziennie to się dzieje na każdej polskiej prowincji. Nie ma polskiej wsi i małych miasteczek bez chociażby jednego psa na łańcuchu. Tak. Yy, zwierzęta na wakacje są porzucane i zwierzęta są porzucane po świętach Bożego Narodzenia. To jest normalne. O, to po świętach Bożego znaczy, Narodzenia. Ta, to znaczy, nawet mnie ominęło, źle może jeżeli... powiedziałem, że to jest normalne. To jest powszechne zjawisko w Polsce. O. A po świętach Bożego Narodzenia dlaczego? No pod choinkę przez fajnie jest dostać. No a po, już, po, już, już no, A, po, świę, a już. po świętach już. Już jednak nie są zainteresowani. Okay, bo myślałem, że te co Dlatego się, też to... wiele organizacji w ogóle nie wydaje zwierząt w okresie świątecznym, na przykład. A to też bardzo mądre. Że... Tak, i my też mieliśmy tak. I w COVIDzie COVID też był duży z tym problem, i też zwierzęta były tak słabiej wydawane mm -hmm. do adopcji, bo wszyscy siedzieli w domach, wiesz, mm -hmm. decyzja to sobie weźmiemy pieska, żeby nam umilił trochę y, przeżycie y, narodowej kwarantanny, a po COVIDzie kopa w dupę i do widzenia. No Tak było. Przerażające. Jak już też ruszyłeś wątek kasy, no to wy znalazłem, że koszty weterynaryjne u was to około miesięcznie około 200 tysięcy złotych. To tak dużo? Tak dużo. To naprawdę jest potężna. Wiesz co? Teraz udało nam się trochę. O, wiesz, prowadzenie takiej dużej organizacji to, to jest trochę jak przedsiębiorstwo wielkie i wielka firma, więc mm. my też się staramy ograniczać te koszty i wydatki przy zachowaniu odpowiedniego standardu. Ale no, to są ogromne rzędy finansów. No to w ogóle, pokazuje, jakie to jest w ogóle ta działalność strasznie dużo kosztuje. Ja się zawsze co miesiąc zastanawiam, po pierwsze, dlaczego tak dużo, a szczególnie teraz przy inflacji, jak my remontujemy się i budujemy się, to ja osiwiałem, e, ale e, wiesz co, świadomi ludzie wiedzą, ile kosztuje mm. utrzymanie jednego psa. No, i to teraz proszę przemnożyć przez ilość zwierząt, która rocznie przewija się przez nasze ręce. To proszę. Wiesz co, jeszcze jedno, bo to muszę poruszyć. Mówią nam ta. O, a wy zebraliście tyle i tyle na tego psa, na tej zbiórce. Rzeczywiście nieraz te kwoty są duże. I rzeczywiście nieraz wykraczają poza konieczność tego mhm. nagłego leczenia. Ale nikt sobie nie pomyśli, że to zwierzę później 3 lata jest u nas, że my. Płacimy za prąd, za wodę, za śmieci, za, e, za regularne badania tego zwierzęcia po roku, mm. po dwóch, po trzech latach. E, to są... Prowadzenie takiej organizacji naprawdę to są ogromne, ogromne wydatki i sam, sam prąd, to, to przecież Tauron tak z nas zdziera, że się w głowie nie mieści. Śmieci. Na śmieciami też bardzo ubolewam, bo też są bardzo drogie. Na szczęście nie mamy gazu i mamy swoją mm. wodę, bo jak jeszcze za to byśmy musieli płacić, to to by był dramat. E, no to... No wiesz, go... Jak... Tylko nawet jakbyście zarabiali z tego, no i co? Robicie świetną robotę. Wiesz... No bo ja nie rozumiem tego jakby nawet nawet jeżeli, to co, kogo to boli? Ale wiesz co ja ci powiem? E... My jeszcze nie dorosliśmy do tego, jako społeczeństwo, że w organizacjach y, się zarabia mm -hmm. pieniądze. To znaczy, u nas jest przeświadczenie takie, że jeżeli ktoś ma organizację non-profit, to powinien robić wszystko za darmo od rana do nocy i naj, najlepiej to chodzić w dziurawych spodniach i w brudnych, czarnych zębach y, i z tłustymi włosami. Takie, takie niestety. Tak się kojarzy ktoś, kto y, jest w organizacji mm -hmm. społecznej, a tak nie powinno być. Słuchaj, wiesz co, my. Y, ja mam ogromną odpowiedzialność. Ja mam, ja mam ogromną odpowiedzialność za majątek organizacji, który naprawdę teraz jest bardzo duży, szczególnie jeżeli mamy inwestycje, ma, mamy o bardzo drogie sprzęty. Odpowiadam przed kilkunastoma instytucjami kontrolnymi za to, jak trzymam zwierzęta, co robię, jak robię, jak wydatkuję środki finansowe. Mhm. I ja poświęciłem swój zawód na to żeby prowadzić organizację i i się tak zastanawiam yy, czy ktoś inny chciałby się zamienić po prostu wiesz bo to ładnie wygląda na Instagramie że wszystko jest fajnie wesoło a naprawdę to jest ogromna odpowiedzialność za to wszystko yy, i to jest normalne że przy takiej skali ja muszę zatrudniać pracowników. Ja nie mam. Ja, nie, ja do tej pory nie znalazłem wolontariuszy, którzy przychodziliby do nas od 6 rano do 22 od poniedziałku do niedzieli. No nie ma takich mhm. ludzi, bo każdy pracuje, każdy musi zarobić na chleb, więc ja, mając tyle zwierząt, muszę zatrudniać osoby. Ja nie musiałem ich zatrudniać rok temu, no rok temu już tak, dwa lata temu, trzy lata temu, mhm. jak ja miałem 30 zwierząt u siebie w domu, bo tak się zaczynała nasza działalność. Ale teraz, jak ja mam 300 zwierząt w ośrodku, z czego 60 jest na lekach e, i muszę je dostawać regularnie o 6.22, e, gdzie e, trzeba sprząt, no, no w ogóle no, mhm. to, no, normalne obowiązki, ja nie jestem w stanie e, tego robić w wolontariacie i tego nie są w stanie robić ludzie, którzy są w dyozie e, w wolontariacie. Mhm. No, każdy, każdy chce żyć, każdy ma swoje e, potrzeby. Eee, więc, yy, no my zatrudniamy, no i zatrudniamy opiekunów zwierząt, i zatrudniamy rehabilitanta, i lekarzy weterynarii mm -hmm. zatrudniamy. To dużo tam jest e, ludzi? Dużo. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej, bo coraz więcej, yy, coraz więcej tak naprawdę zwierząt, wiesz, mm -hmm. przyjmujemy. My na stałe teraz mamy około 150 psów, mm, samych psów, mm -hmm. no plus pozostałe zwierzęta to jest prawie 300, a w tamtym roku na stałe było 50. No to jest różnica, to jest, to jest 300%, więc o 300% musiała wzrosnąć kadra, która się teraz nimi zajmuje, przecież jak ja tutaj dzisiaj jestem, to ktoś się musi zająć tymi zwierzętami, no tak. wiesz, pomimo, ale powiem ci tak, no pomimo tego, że mamy pracowników, to no ja sobie na przykład na urlop nie mogę pozwolić, wiesz, że no dwa, trzy dni max to jest taki, mm -hmm. ale jakbym chciał na dwa tygodnie wyjechać, no nie ma takiej możliwości po prostu. I, i, I też muszę, właśnie ta rozmowa chyba jest ku temu, żeby wyjaśnić ludziom, że w organizacjach ludzie zarabiają pieniądze i według mnie to, to jest ich... Normalna praca. Ale to jest tylko, piękne w tym, że nie Tylko to, to nie jest praca, wiesz, 8 godzin, że ty śrubki wkręcasz na, na taśmie. Oczywiście nikogo tutaj nie mm -hmm. obrażam, mm -hmm. tylko to jest, to jest bardzo odpowiedzialna praca yy, i u mnie ta praca wygląda tak, że ja robię to 16 godzin dziennie. Yy, I tak naprawdę ja się w organizacji zatrudniłem parę miesięcy temu dopiero. Yy. Bo miałem taką możliwość, o czym ja zawsze mówiłem, że miałem źródło finansowe inne po prostu. Miałem świadczenia duże, rodzinne, które do 25 roku życia otrzymywałem stale i było wszystko spoko. A teraz, jak ja podjąłem taką decyzję, że nie idę do pracy, to znaczy nie będę adwokatem, prokuratorem, radcą prawnym, nie będę przyjmował klientów i, i kosił ich za sprawy rozwodowe, tylko będę zajmował się zwierzętami i będę wy, wycie, kąpał ich zaropiałe skóry o 23 w nocy, w niedzielę. No to ja też mam rachunki do opłacenia w domu, też muszę coś zjeść i nieraz się kawy w, w, w mieście napić wiesz i e, no dla nas to jest normalne i my tego wcale nie ukrywamy. Mm -hmm. I e, też ja jako pracodawca, bo już mogę powiedzieć, że jestem pracodawcą i też zależy na tym, żeby e, ludzie, którzy poświęcają się zwierzętom, dla których to nie jest właśnie taka praca, wiesz przychodzisz, robisz swoje, idziesz, tylko angażują się w to, dostrzegają, mm. zauważają, zrobią coś od siebie, żeby te osoby były po pierwsze dobrze wynagradzane, a po drugie, żeby miały pewność zatrudnienia. To znaczy, u mnie nie pracują osoby na umowę zlecenia. Mhm. Ja chcę być odpowiedzialnym tak. pracodawcą, który zatrudnia ludzi na umowę o pracę. No. I to jeszcze na czas nieokreślony, żeby ta osoba wiedziała, na czym stoi. Szczególnie, że mamy matki wychowujące dzieci, wiesz, mamy osoby dorosłe, to nie są tam dziewczynki po 18 lat, tylko stateczne osoby, które no które już coś w życiu przeżyły i które chcą mieć stabilizację swoją no i na których możesz liczyć bo to jest bardzo właśnie. istotne to jest właśnie to jest to jest to właśnie i ja mam pewność że na swoich ludzi którzy są w diozie, ja mogę zawsze liczyć i wiem że nawet jak nie są w pracy jest trzecia w nocy mhm. i zdarzy się jakiś armagedon to mogę na nich liczyć to tak samo jak byłem wiesz na Ukrainie trzy miesiące mnie nie było w ogóle byłem tam Denerwowałem się bardzo, że coś będzie nie tak, że sobie nie poradzą, ale sobie dali radę. Czyli może jednak się kiedyś udadzą, udadzą te wakacje? Nie mogę. Wiem, <laughs> że nie mogę jechać na wakacje, bo zaraz powiedzą, że się dorobiłem na zwierzętach i sobie wykorzystuję pieniądze na e, w czasy i to się pojawia. Niestety, mhm. ostatnio byliśmy w Dubrowniku, ratowaliśmy zwierzęta w Chorwacji. No to mi powiedzieli, byliśmy sobie tam chyba 4 dni. Droga do Dubrownika to jest 20 godzin, z powrotem, do drugie, czyli dwie doby, no i trzeba było odpocząć. 4 dni mnie nie było. I powiedzieli, że pojechaliśmy sobie za właśnie, na, dorobiliśmy się na krzywdzie zwierząt i pojechaliśmy sobie na wczasy do Chorwacji. A ja zapraszam wszystkich, żeby na takie wczasy pojechali na 4 dni i przywieźli tam kilkadziesiąt zwierząt stamtąd. Wiesz, i my się z tym mierzymy, że e, ja się z tym mierzę bardzo, hmm. znaczy bardzo często, no nie bardzo często, ale się mierzę z tym, że nic nie mogę pokazać, nic nie mogę zrobić, nigdzie nie mogę pojechać, bo ktoś mi to wytknie, że. Patrzcie, dorobił się na zwierzętach. Na krzywdzie zwierząt. No tylko to jest sukces. Musisz patrzeć na to, że to, co robisz, to jest piękne, że ty się. Na, na, to jest piękne, że ty się na tym dorobiłeś. Nawet jakbyś się na tym dorobił, właśnie. To jest piękne w tym wszystkim. Bo idziesz, wykonujesz misję, pomagasz zwierzę, no pomagasz ja, i komuś, komu nikt by nie pomógł. Ja mówię tak. Yy, po pierwsze, pierwsza sprawa, jeżeli to jest taki intratny, dochodowy biznes, niech każdy go prowadzi. No skoro tak mhm. można się dorobić na zwierzętach, to jest każdy przecież może założyć organizację społeczną i ratować zwierzęta tak samo jak my. My nie jesteśmy, wiesz, jacyś wyjątkowi i alfa i omega nie mam na czole napisane, tylko każdy może to robić. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, osoby, które robią piękne rzeczy: lekarze, strażacy, pielęgniarki. One też nie robią tego w wolontariacie, a też robią piękne rzeczy i ratują no. życie. No wiesz tak. o co chodzi? No to tak samo my. No my ratujemy życie, ale no też za coś sami musimy żyć. No, jeszcze poświęcając kawał swojego życia, bo nie można o tym zapominać, że tylko raz w życiu masz 25 lat. Tak. No to jakby możesz porównywać sobie, co robią twoi rówieśnicy, a, no. albo jaką drogę Właśnie. też mogłeś. Zazdroszczę drogę... trochę moim rówieśnikom, wiesz, e, że mają takie mniej problemowe życie niż ja. Ale mam pewnego wiesz, rodzaju idee. No bo... wiesz, jest idea, ale też nie raz trzeba od tej idei odpocząć. Mhm. E, a tutaj jest bardzo ciężko odpocząć od tej, e, od tej misji i ciężko jest, wiesz, się wyłączyć, a na przykład. E, ja zawsze mam z tyłu głowy tak dostaję zaproszenie na imprezę, żeby gdzieś pójść, mhm. się pobawić, a z tyłu głowy mam tak. Kurczę, a co będzie jako drugiej w nocy akurat coś się stanie, czy to w ośrodku, czy coś, coś jakaś sytuacja mhm. kryzysowa, a ja będę na przykład nie w stanie. I tu jest wtedy taki problem, że ja mam to z tyłu głowy, że jednak cholera jasna nie mogę. Mhm. Albo wiesz, teraz przy tej skali odbiorców, którą my mamy, wiesz, ja zaczynam ja normalnym, ja byłem i jestem normalną osobą, która chciała ratować zwierzęta i to robi, e, a dzisiaj, e, no, jestem rozpoznawalny, można mhm. tak chyba powiedzieć. E, I są niekiedy sytuacje, gdzie nie pójdę, tam ktoś wyciąga telefon, tam sobie robią zdjęcia. E, nie jest to to, o czym ja marzyłem, mhm. bo nigdy celebrytą chcieć być nie chciałem. Stałem się troszkę nim ze względu na to, że nasze zwierzęta tego potrzebują. Nasze zwierzęta mhm. potrzebują, żeby głośno było o tym, co robimy. I też nie chcę, nie chcę być w takich sytuacjach, że ktoś, kto nas śledzi, widzi to, co my robimy, zobaczy mnie w jakiejś dziwnej, niekoniecznie takiej naturalnej dla niego sytuacji. To znaczy mnie ludzie rozpoznają hmm. po tym, że ja ratuję zwierzęta, jeżdżę i siedzę z nimi 24 godziny na dobę, a nagle zobaczą mnie na imprezie i taki ząg. Wiesz o co chodzi. No nie mam pojęcia, bo jesteś człowiekiem. No, no ale zanim... wiesz, no, to tak, to, to, ale to, 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 to tak samo to, to jak pijany powiem. polityk. Jak polityk jest pijany, to jest, to jest odra... naturalna sytuacja. Nie, no, no akurat, no dobra, no to złe porównanie, ale wiesz, teraz był gdzieś tam jakiś tam y, y, polityk, który na przystanku zasnął, hmm. był pod wpływem w Warszawie no, a teraz, kto mając 20-30 lat nie wracał z imprezy, wiesz, mm. pod wpływem gdzieś tam mu się nieraz nie przysnęło. Dlatego Ale... można, można zdejmować te maski. Właśnie, kiedy jest taka długa rozmowa, i można o tym porozmawiać, właśnie można pokazać ludziom, że ty nie, jakby w jakiś sposób nie różnisz się niczym od innej osoby, która ma 25 lat. W sensie, jeżeli chodzi o to, że nie wiem, chcesz wyjść na, z kumplem na wódkę, porozmawiać o tym, co ci się nie podoba w życiu, co chciałbyś zmienić, jakie masz plany, porozmawiać i wyłączyć tą wtyczkę odpowiedzialności. No bo w sumie racja. Tak. W, sumie, w sumie rzeczywiście my powinniśmy trochę chyba edukować ludzi, że my też jesteśmy normalnymi ludźmi, też mamy jeszcze jakieś tam namiastki życia prywatnego, no ale wyobraź sobie na przykład takiego jurka owsiaka, którego widzisz, wiesz na imprezie, który się bawi. Na łóżku. Co? No to no, to jest jedyna impreza, ale tak ale, nie no, no, ale w klubie, wiesz. E, I taki ząk się pojawia. E, no nie wiem, ja jakoś nie mogę się do tego przystosować. Mm -hmm. Ja zawsze mam z tyłu głowy, jednak, że e, mnie ludzie inaczej postrzegają i też nie chciałbym, żeby oni doznali takiego szoku. Tylko że... pamiętaj, że to Ty się zamykasz w tej klasce już teraz. Bo kiedy nie otworzysz sam sobie tych drzwi i nie pokażesz, że okej, okay, no też jestem normalnym człowiekiem, to wtedy ludzie tylko będą jeszcze bardziej kolejny przekluczali kolejny raz tą, tę, tą złotą klatkę, gdzie jesteś traktowany jako Zbawiciel Świata. A ty masz pełne prawo się pomylić, masz pełne prawo pójść na imprezę i nie odebrać telefonu, no bo nie, to nie jest możliwe, żeby zawsze odebrać telefon, zawsze pojechać na interwencję i zawsze być w gotowości, bo życie po prostu jednak. Fajnie jest spełniać pewne, pewnego rodzaju idee, ale trzeba pamiętać, że życie ma się jedno. Masz stuprocentową rację, ale chyba jeszcze do tego nie dorosłem, żeby tak to rozumieć jak ty. Wiesz, hmm. i, I jakoś w ten sposób się nie zastanawiałem nawet nad tym, a chyba najwyższy czas zacząć. Ale z drugiej strony szkoda mi tych zwierząt. No, tak, tylko też no. już teraz są ludzie, to wszystko się rozrasta. Bo wiadomo, to nie mówię, że to jest teraz najlepszy moment, bo jesteście w takiej dobrej fazie wzrostu tego wszystkiego, że to się raczej układa, tak mi się wydaje, patrząc na to z boku. Macie bardzo dobrą prasę dookoła tego wszystkiego. Raczej e, los się do, do was e, uśmiecha. No to tym bardziej zastanawiam mnie, czy ty, jako ty, jesteś sam z siebie dumny. Ciężkie pytanie zadać, czy ja jestem dumny. Mhm. Ja jestem bardzo zadowolony, że. E, jestem bardzo zadowolony z tego, że mając 25 lat, prowadzę jedną z największych organizacji ochrony zwierząt w Polsce i tworzymy coś, czego w Polsce jeszcze nie ma i pokazujemy światu, mm -hmm. że się da. Pokazujemy światu, że bezdomne, niechciane zwierzęta, to nie są tylko te zwierzęta brudne, w obsranych kojcach, w sroniskach, wyjące, których nikt nie chce, tylko... Pokazujemy to, że to są normalne zwierzęta, które są w stanie żyć z człowiekiem przy człowieku. Jestem z tego bardzo zadowolony. E, niestety e, spotykam się z krytycznymi uwagami mojego środowiska, to znaczy wśród Organizacji Ochrony Zwierząt, e, a środowisko mamy bardzo ciężkie. Czasem hmm. jak każde środowisko, które rywalizuje ze sobą. Tak, Powiedzcie sobie o showbiznesie, tak i I tutaj, klubach, i tutaj niestety chyba też jest właśnie y, to rozumiane jako y, rywalizacja, chociaż wiesz, ja nigdy tego w sobie nie miałem, bo y, mam znam organizacje, które też sobie świetnie radzą mm -hmm. y, i które bardzo wiele osiągnęły, i do nich jeździłem i ja się chciałem na nich wzorować. To nie było tak, że cholera jasna patrz, ona ma to, 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 to i ja. Y, Złość do niej żywiłem, mm -hmm. że jej się udało, a mi się nie udało, wręcz przeciwnie. A niestety są tacy, którzy, wiesz, którzy będą pod tobą takie doły kopać ee, jak stąd do Chin, żeby tylko ci się nie udało. A dlaczego tak jest? No bo. To ludzie! Tutaj, tutaj, no tutaj, dlatego tutaj ludzie. Chodzi o, ale chodzi o pieniądze też, no bo to mnie zastanawia. Wiesz co? Eee... <sighs> O co tutaj chodzi? No, tu mamy cały czas, cały czas chodzi o to, że to są ludzie po prostu. E, dlatego trzeba kochać zwierzęta, a ludzi mhm. niekoniecznie. sobie ja muszę to gdzieś wytatuować, chyba na czole najlepiej. E, ale mm, no dobra, no też chodzi o kasę, na pewno. Mhm. Jestem przekonany, że e, tym osobom chodzi o to, ale wiesz, e, ja powtarzam organizacją, bo ja znam bardzo wiele organizacji. Słuchajcie, e, to nie spłynęło mi tu z nieba. Mhm. Ja naprawdę poświęciłem kilka lat i to od, 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 dalej poświęcam od rada no do, do nocy, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, i każdy może to zrobić. Mhm. Wiesz, to nie jest tak. Mówią mi dziewczyny, przyjeżdżają takie e, e, dziewczyny z innej organizacji, przywożą mi psa i mówią: A wiesz, Konrad, bo my jesteśmy małą organizacją, jest nas tylko trzy osoby, a wy jesteście taką dużą organizacją. Ja mówię: Ej, hola, hola, zaraz chwileczkę. Ja zaczynałem z Krystyną, i przez pierwsze cztery lata tylko my to robiliśmy. I trzymaliśmy po 30 zwierząt u siebie w domach. I się dało. Mhm. Tylko trzeba poświęcić się w 100 procentach, a yy, i wiesz, co i trzeba. Trzeba chyba, roz... Trzeba chyba wiedzieć, co się chce. Bo my od początku wiedzieliśmy, co chcemy. To znaczy, że chcemy być jak policja dla zwierząt w Houston, mhm. jak Animal Planet, to samo robić, tak samo reagować. Chcemy mieć piękne ośrodek, w którym zwierzęta żyją normalnie, który nie jest kolejnym obozem koncentracyjnym, który nie jest więzieniem. I powoli dążymy do tych planów. A niestety w organizacjach wydaje mi się, że są ludzie, którzy nie wiedzą po prostu, mhm. nie, nie wiedzą do tego, czego dążą. To znaczy, ratują jednostkowe zwierzęta, ale bez jakiejś głębszej. Go namysłu i bez dalszej perspektywy. No my tą perspektywę mamy i ona, i ona się udaje, z czego jestem bardzo zadowolony. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś się nie zafiksował, bo wydaje mi się, że będąc już w tym, można się zafiksować tak bardzo, że iść już za głęboko. Tak, to jest prawda. No wiesz, wśród organizacji ochrony zwierząt jest bardzo dużo wariatów. No, to, to, mhm. jest, to jest i osób chorych psychicznie, i ja to widziałem właśnie też na Ukrainie, że. Można zlumpieć, zmenelić się. Mm -hmm. Mówię tak kolokwialnie, ale chyba Pytam. mogę sobie na to pozwolić y z tobą. Y i można być jak Violetta Villas na przykład, która e, oszalała na punkcie zwierząt, które się u niej mnożyły, zagryzały, które żyły w syfie i w brudzie. E, I można być, wiesz, e, takim rzeczywiście zielonym groszkiem, mm -hmm. jak my to na niektórych mówimy, że ze skrajności w skrajność przechodzić, e, no ale my, wydaje mi się, że... Nic nie zmierza ku temu, żeby hmm. u nas tak było, bo my jednak ten racjonalizm mamy trochę zachowany w trochę. Nie zawsze, nieraz, nieraz go nie mamy, ale zazwyczaj ten racjonalizm jest i my potrafimy sobie postawić granice, potrafimy też powiedzieć: i tego nie potrafią organizację, i to mnie boli, nie potrafią powiedzieć: stop. To znaczy, w czym stop? W usilnym męczeniu zwierzęć, może nie męczeniu, w usilnym ratowaniu zwierzęcia, którego się nie da uratować. I mnie to boli, jak widzę, że są trzymane w stanach agonalnych zwierzęta, które odczuwają ból, nie są w stanie jeść, a je się dalej trzyma i próbuje je ratować, chociaż rokowania są żadne. Ale ja od początku, kiedy zacząłem prowadzić tą działalność, powiedziałem, jeżeli zwierzę nie je, jeżeli zwierzę, jeżeli zwierzę nie jest w stanie samodzielnie jeść i jeżeli zwierzę zmaga się z bólem, którego nie jesteśmy w stanie opanować środkami farmakologicznymi, to znaczy, że jest to odpowiedni moment na podjęcie decyzji eutanazji. I ja myślę, że mój pogląd się w tym względzie nie zmieni. A to jest właśnie takie zagrożenie w organizacjach, mhm. że nagle tak bardzo kochamy te zwierzęta, że wcale nie myślimy już o nich, tylko myślimy o sobie yy, i nie, nie staramy się zrozumieć to, co one czują. Mhm. O, może tak to ujmę. Myślisz, że kiedyś możesz pójść w politykę? Więc co, wiele osób mi powiedziało, że ja w ogóle to bym chciał być politykiem yy, i dlatego to robię. Yy, I powiem ci tak. Dzisiaj, y, jadąc do ciebie, mm -hmm. chyba słyszałem wiersz Wisławy Szymborskiej, kawałek i takie zdanie powiedzieli w radiu, że to, jak wstajesz, to, jak jesz, to, kiedy się kładziesz spać i gdzie śpisz, to wszystko jest polityka. Bo tak naprawdę wszystko zależy od polityki. Y, ale osobiście ja nie wiem, czy ja bym chciał y, mieszać się z tym szambem, mm -hmm. a szczególnie, że. Tam, no niedaleko zresztą jest wiejska, przyjeżdżałem dzisiaj. E... Nie masz siły przebicia, nie możesz reagować. Ja to, co robię teraz, mogę, ja tutaj mogę reagować, mogę e, o wiele więcej zrobić niż tam pośród 460 e, osób, z czego mm. połowa to są głąby, kapuściane, z którymi my mamy do czynienia, bo jeździmy przecież mm. na komisje sejmowe. Ja wiem z kim tam, że tam nie ma nieraz z kimi o czym rozmawiać, bo oni nie mają pojęcia o pojęciu. Więc e, polityka? Tak, ja mógłbym być ministrem rolnictwa, który zarządza kwestiami zwierząt. Jak najbardziej. To wtedy by był mm. taki ordnung, że, że się Głowie nie mieści i w końcu wtedy by było zafiksowanie. W końcu zwierzęta by miały to, o co my cały czas walczymy. Ale żeby być posłem i wiesz, no ja mam tam. Ja się interesuję pewnym kręgiem hmm. spraw, zwierzęta i, i, i to wszystko, a żeby się zajmować różnymi innymi tam rzeczami, które przechodzą przez te mielarki sejmowe, wydaje mi się, że nie, nie mam takiej potrzeby, e, a zresztą wiesz, jak to w polityce hmm. jest, noga ci się powinnie zmieszają cię z szambem, nie, to mi chyba nie jest potrzebne, nas i tak już wystarczająco, nasi oprawcy, kochani, mieszają z szambem, jacy to jesteśmy źli okrutni, e, nie mam takiej potrzeby. Jeżeli miałoby to pomóc zwierzętom, to jak najbardziej tak, ale na ten moment w ogóle nie widzę takiej szansy. Mm. To znaczy, wiesz, yy, yy, na pewno nie zaczną rządzić w Polsce partie, którym zależy na zwierzętach. Nie ma takiej Co możliwości, bo to... wi wi wiadomo, jakie są sondaże. To po pierwsze. Yy, po drugie. Yy, a po drugie co? No po drugie w ogóle nie ma teraz, to, to nie jest czas na politykę i to nie jest czas na zmianę ustawy, znaczy czas na zmianę ustawy o ochronie zwierząt zawsze jest, tylko tam nie ma z kim i o czym rozmawiać. Wiesz, tutaj zbyt duże, zbyt duże lobby jest właśnie neolitu umysłowego, który robi wszystko, żeby jednak te zwierzęta upodlić jak najbardziej i żeby, żeby nic się nie zmieniło. Żeby no właśnie, bo było ja uważam, tak że, jak jest. No właśnie, bo ja uważam nawet, że im nie chodzi o to, żeby upodlić, ale też musimy pamiętać, że gdyby ta partia, która dzisiaj rządzi celowo Celowałaby zwierzęta, żeby zwierzęta były trochę wyżej i trochę lepiej, to celowałaby w swój elektorat. W dużej jak, mierze. Jak najbardziej, bo no, 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 prawda jest taka: elektorat. Polska prowincja głosuje na PiS. No mhm. tak. I ludzie, do których my jeździmy na interwencję też głosują na PiS. Eee, całe Radio Maryja jest przeciwko w ogóle ochronie zwierząt. Wystarczy wejść w wypowiedzi ryzyka, e, który jest finansowany przez, z kolei, przez e, fermy futerkowe, mhm. wiesz, przez ludzi, którzy mordują zwierzęta e, po to, żeby sobie uszyć czapkę, albo zrobić kołnierz, co dla mnie w XXI wieku jest w ogóle jakąś abstrakcją. E, I... To tam są te główne naciski na to, żeby nic nie robić ze zwierzętami. To tam hmm. właśnie. I przecież mieliśmy piątkę dla zwierząt, i kto najgłośniej krzyczał? No, najgłośniej krzyczało Radio Maryja, że e, nie tędy droga. Najgłośniej krzyczeli rolnicy, nie tędy hmm. droga. No i czyli elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który rozbroił pomysł piątki dla zwierząt na łopatki. No to już teraz e, kończąc. Mm... Nie przyjmiesz przypadkiem propozycji do Fame MMA? Nie, broń Boże, gdzie ja do Fame MMA? To dobrze, to... mam nadzieję, będę ci kibicował, bo wydajesz się bardzo fajnym gościem, który e, wie, co robi i wie, w którą stronę zmierza. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Świetnie ja się nie chodzi. nadaję do takich rzeczy, ja mam swoje zwierzątka, nie jeszcze, nie dość, że mam krzywy nos, to jeszcze z mordą obitą wychodził. Nie, nie, to no nie dla mnie. Dzięki wielkie.